Tadeusz Lębowicz Neseser Marii Visconti Czyta Jacek Cześć pierwsza Rozdział pierwszy. Sprawa miała o tyle paskudny charakter, że zamordowana została cudzoziemka, dziennikarka pracująca na kontrakcie w redakcji zagranicznej telewizji. Jeśli chcecie wiedzieć choćby w przybliżeniu, co oznacza taka sprawa, wyobraźcie sobie, że to właśnie ktoś z waszej rodziny wyjechał za granicę i poniósł tam nagłą śmierć. Odległość powiększa rozmiar i tak przecież bezmiernego nieszczęścia, ojczyste władze interweniują, żądając szybkiego zakończenia śledztwa i ukarania winnych, a rodzina i wszyscy bliżsi i dalsi znajomi ofiary myślą sobie, wyjechała tam i została zamordowana. Cóż to za kraj? Jednym słowem sprawa prestiżowa, ambarasu i zamętu ponad wszelką normę. Tak właśnie było w tym wypadku. Mieliśmy na karku przedstawicielstwo konsularne tego państwa, a czujne. Nieustanne jego zainteresowanie wynikami dochodzenia przyprawiało mnie o rodzaj uczucia, którego wolałbym raczej nie nazywać. Nie miałem do czynienia z tymi ludźmi osobiście, ale ilekroć szef pytał mnie każdego ranka, co mamy mu do zameldowania i gdy informowałem, że postępy śledztwa są niestety niezadowalające, mruczał pod nosem coś na lemat wścibskich Skandynawów. Znaczyło to, że konsul albo któryś z kolegów zamordowano i telefonował dziś do starego. Czułem się, jakby za chwilę mieli mnie przepuścić przez maszynkę do mięsa lub odwołać z zajmowanego stanowiska. Nie wiedziałem, co powinienem wybrać, a ja właściwie wiedziałem, gdyż moja żona od dawna przekonywała mnie, kim powinienem być w życiu w żadnym wypadku nie oficerem milicji. Prężyłem się na baczność i prosiłem o zezwolenie odejścia. Zamykałem sługą drzwi gabinetu szefa, ale zaraz ogarniał mnie niepokój, czy jutro rano znów nie będę musiał przeżyć tego samego. W domu także miło mi nie było, gdy Hanka ostentacyjnie udawała, że śpi twardo. Kiedy właziłem do łóżka, ani jedzenia, ani dobrego słowa. Zostawała służba, to śledztwo i morderca chytry jak sprytne, wprawne w zabijaniu zwierzę którego ślad zagubiliśmy, gdy z nosem przy ziemi pędziliśmy za nim niczym harty. No, dość porównań. Chciałem dopaść tego człowieka za wszelką cenę. Prawdę mówiąc nigdy przedtem nie przyszło mi na myśl, że mamy w Polsce instytucję, która propaguje dorobek naszej ojczyzny wśród telewidzów innych narodowości i że do tej pracy kontraktujemy cudzoziemców. Dziennikarze są nam potrzebni. Aby przetłumaczyć i dostosować do wymagań swych ziomków teksty, które potem zamieniają się w programy telewizyjne, nie wiedziałem, to się dowiedziałem. Szkoda jednak, że w tak dziwacznych okolicznościach. A zaczęło się wszystko przed tygodniem, w zimną, listopadową noc, kiedy dzwonek telefonu wyrwał mnie ze snu i kiedy powiedziano mi, że jestem absolutnie niezbędny w budynku, który kilka godzin temu opuściłem. Kompletowano ekipę jak dla wydarzenia o niezwykłej wadze, więc szybko odbiegła mnie senność. Kto jeszcze? Pytałem dyżurnego. Sprawa kategorii S. Nie przysłali po mnie samochodu. Byłoby to działanie irracjonalne, ponieważ jechać do Komendy sto metrów, bo w takiej odległości mieszkałem mógłby tylko ktoś, kto jest bardzo ważny, i to tylko wówczas, gdyby miał niedowład w nogach. Był brudny i nieżyczliwy ludziom moment schyłku nocy tuż przed świtem, którego światło grzęźnie w dżdżystej, zimnej, gnanej wiatrem mgle. W oknie na czwartym piętrze domu numer 244 przy ulicy Dobromiła jaśniało światło. Technicy zaczęli pracować, jeszcze nim zdołaliśmy dojechać na miejsce. Sierżant z komendy dzielnicowej informował nas, że w tej klatce schodowej mieszkali sami swoi artyści. Pisarze, plastycy. Taka artystyczna kolonia. Znali się jak łyse konie, wiedzieli o sobie wszystko. Musieli się nie lubić, powiedział. Jak to, zdziwiłem się naiwnie. Kiedy spotyka się znajomą gębę na co dzień, można znienawidzić nawet przyjaciół, odparł nieco filozoficznie. Miał rację. To się polem okazało. W mieszkaniu i Visconti, szwedki o włoskim nazwisku, połyskiwały fleże. Zaczekaliśmy, aż technicy skończyli robotę. Przyjrzałem się tej kobiecie. Leżała na tapczanie, otwarte oczy czarne, duże nic już nie wyrażały. Dlaczego jest okryta narzutą? zapytałem. Nie wiemy, tak już było, kiedy przyszliśmy, obywatelu kapitanie. Pewnie ktoś podniósł ją z ziemi i położył na tapczanie. Morderca? Co? Być może. Jak zginęła? Najprawdopodobniej uderzenie w tył czaszki. Na podłodze w korytarzu leżała torebka, taka jaką nosi się przez ramię. Torebka? Czyja? Jej własna torebka, obywatelu, kapitanie. Są w niej dokumenty. Narzędzia zbrodni nie znaleźliśmy. Czego się spodziewałem? To musiała być jej torebka. Gdyby nie należała do Marii Wiskonti, wówczas musiałaby należeć do mordercy, to znaczy do morderczyni, jasne? Jednakże wszystko wskazywało na to, że Szwedka zginęła w walce zadrapania skóry, przesunięty dywan, przewrócone krzesło, więc raczej mężczyzna. Tylko dlaczego potem ułożył nieżywą na tapczanie? Czyżby zaczął odczuwać skrupuły? Jest rozebrana, ma na sobie beżowe rajstopy, nie zdjęła sweterka, biały, lekko przybrudzone. A gdzie spódnica? Nie wiadomo, nie znaleźliśmy nigdzie. Czy zginęło coś jeszcze? To się dopiero ustali. Na razie nic na to nie wskazuje. Wszystko, co było dotąd wiadome, niczego nam jeszcze nie wyjaśniało. Raczej gmatwało. Bo choćby co ze spódnicą? Zabrał ktoś na pamiątkę? A może szwedka zostawiła ją u kogoś? Tę frywolną myśl odrzuciłem jako niestosowną do okoliczności. Na stole w pokoju Maryi Wiskońki stała jeszcze pusta butelka po budafoku i sześć kieliszków. Nie takie rzeczy robi się na rauszu. Rany boskie. Gdybym mógł wam opowiedzieć, co wiem na ten temat. Ale przemilczę. Patrzyłem na tę kobietę. Zginęła bez sensu, w okrutny sposób. Morderca musi ponieść karę. Odtąd stał się moim osobistym przeciwnikiem. Czułem się głupio zawsze, ilekroć rozpoczynałem śledztwo. Nie mogłem pozbyć się uczucia gniewu, jaki budził we mnie każdy sprawca mordu. I zawsze było mi żal ofiary. Nie nadawałem się na milicjanta. Powinienem bowiem, jak chirurg, zachować obojętność, jak on widzieć jedynie problemy do rozwiązania. Chirurdzy mówią, zrobiłem dziś pięć wyrostków, trzy wrzody żołądka, dwa złamania, jakby nie o chorego człowieka chodziło, tylko o wyobcowany, niezależny element, który usuwali lub naprawiali w organizmie ludzkim. Oficer śledczy nie powinien roztkliwiać się, przypomniałem sobie prawdę, która wydawała się oczywista dla każdego z mych kolegów, ale której nigdy nie umiałem zastosować do siebie. Patrzyłem na tę kobietę, którą ktoś podniósł z podłogi. Ułożył na tapczanie i troskliwie okrył. Żałosne, zimne, rozchylone wargi. Przecież mogła żyć, pokochać kogoś, pójść na zajutrz do pracy. Cieszyć się pogodą, albo pokłócić z koleżanką. Wszystko, co żywi ludzie robią, byłoby także jej udziałem, gdyby nie to, co zaszło w jej mieszkaniu i czego nic da się już odwrócić. Co dalej? Zapytał mnie sierżant. Róbcie swoje odparłem szorstko, ponieważ człowiek ten wyrwał mnie nagłe z zamyślenia. Wszystko toczyło się zwykłym trybem. Technicy zakończyli pracę. Fotografowie zrobili, co do nich należało. Wreszcie nadniechała sanitarka. Maria Visconti po raz ostatni opuściła progi swego domu. Pomyślałem, że sprawa nie będzie łatwa. Muszę pracować do siódmych potów, ale wiedziałem, że jak zwykle czynić to będę nie tylko dlatego, iż taki dostałem rozkaz. Moja żona nie mogła mnie pojąć do dziś. Dawni koledzy wzruszali ramionami, gdy im odpowiadałem na to pytanie ale ja naprawdę zostałem milicjantem, aby ścigać zło i tylko dlatego. Rozdział drugi Historia owego wieczoru, który był ostatni w życiu Maryi Wiskonti, układa się powoli w dość zwartą całość. Sąsiadka sprzeciwka, a także mieszkający niżej malarz zgodnie zeznali, że sądząc po hałasach, piękna Szwedka obchodziła jakąś uroczystość przyjęcia czy też przypadkowe spotkanie towarzyskie zaczęło się jednak dość późno, jak to łagodnie określiła aktorka z vis a -vis. Kiedy? Zapytałem. Chyba około północy. Nie myli się pani? Zdziwiłem się, gdyż ta pora w żaden sposób nie kojarzyła mi się z imieninami czy urodzinami, a to właśnie przyszło mi na myśl, gdy usłyszałem z ust aktorki owo określenie uroczystość. Nie, proszę pana. Z teatru wracam około jedenastej i nigdy nie kładę się przed północą. Po prostu nie zdążę wyjaśniała rzeczowo, jakby to mogło mnie interesować. Rozumiem. Czy nie orientuje się pani, kto był gościem pani Visconti? Zapytałem na wszelki wypadek, wiedząc i tak, że odpowiedź niczego nie wyjaśni. Nie podglądam sąsiadów, odparła zgodnością. Oczywiście skinąłem głową. A szkoda dodałem ciszej. Słucham? Nic takiego, przepraszam. Po prostu tak mi się powiedziało. Popatrzyła na mnie uważnie, ale nic zareagowała. Wydawało mi się nawet, jakby uśmiechnęła się lekko przez ułamek sekundy. To przywróciło mi równowagę. Czy jednak nic pani nie słyszała? Zapytałem. Trudno było nie słyszeć, uśmiechnęła się tym razem wyraźnie i było jej z tym do twarzy. Tańczyli, popijali, głośna muzyka z płyt albo z magnetofonu, no a potem chyba trochę ostrych słów. Co, kto i jak, tego nie wiem, ale sadzę, że odbyła się tam kłótnia. Na czym opiera pani to przypuszczenia? Gdy muzyka przestała grać, Zaczęły do mnie dolatywać jakieś krzyki i zaraz wszystko się skończyło. Sądzę, że tę wrzawę powiedziała tak właśnie. Wrzawę usłyszałem, gdy otwierali drzwi na klatkę schodową, a więc kiedy zabawa dobiegała końca. Dochodziła chyba druga w nocy. To słyszała pani wtedy, gdy drzwi na klatkę schodową były otwarte? Tak sądzę, panie kapitanie. Drzwi od mieszkania Maryi Visconti czy drzwi, które pani sama uchyliła? Powiedziałem już, że nie podsłuchiwałam. Aktorka wróciła do poprzedniego, surowego, na wpół obrażonego tonu. Czy jestem jeszcze panu kapitanowi potrzebna? Tylko jedno pytanie. Jak ubierała się Maria Visconti? Wedle najświeższej mody. Spodnie czy spódnica? Spódnica i spodnie. Pożegnałem czym prędzej moją rozmówczynię i poprosiłem, aby wprowadzono plastyka z parteru. Cholerna babka mówił, nie licząc się z tym, że jego słowa dotyczą osoby już nieżyjącej. Miała temperament. Lubiła się zabawić, pan wie? Brał pan w tym udział? Zapytałem niewinnie. W czym? Odparował. No, w tym, co pan nazywa zabawianiem się. Kiedy? Zapytał rzeczowo. Bo wtedy to właśnie nie. Przedtem kilka razy tak. Ostatecznie jestem kawalerem. A ona także była wolna. Jasne. Wypadłem z jej towarzystwa, odkąd spotkałem Iwonę. Ale to pana nie interesuje, pan wie? Dlaczego nie? Zawsze, kiedy człowiek staje się szczęśliwy. Dobra, dobra przerwał mi dość brutalnie moja sprawa, nie paniska. A co? Iwona już otfrunęła. Takie życie wzruszył ramionami Nie będzie ta, to będzie inna. Więc nic pan więcej nie wie? Przerwałem tym razem ja. Protokolant bowiem zaczął spoglądać na mnie z coraz większym zdziwieniem. Pracowałem z nim po raz pierwszy, widać, nie zdążyli mu powiedzieć, jaki jestem. Nie, niech pan szuka między jej kumplami i ten studenciak też mógłby pana zainteresować. Zagraniczniak, jak ona. Kogo ma pan na myśli? Proszę mówić konkretnie. Mieszka dwa piętra wyżej. Tato płaci, syn udaje, że studiuje. Zapisałem nazwisko. Kin, przyszły polonista. Interesujące Pan go nie lubi, zapytałem. Ani mnie ziembi, ani parzy. Wobec tego dlaczego pan go wymienił? Bo gość oczuł z niej nie spuszczał. Kiedy zdenerwował ją tym swoim cielęcym zachwytem i dała mu to do zrozumienia pił ze mną przez kilka dni z rzędu. Dlaczego z Panem? Kiedyś wracał, był lak zalany, że piętra mu się pomyliły. I został, bo ja mam dobre serce i okazałem zrozumienie. A czy tamtej nocy, Pan wie, wpadłem w jego stylnic, słyszał Pan, co działo się w mieszkaniu Pani Visconti? Zabawę: owszem, słyszałem. Ale byłem zmęczony, więc jak szybko się obudziłem, tak szybko zasnąłem. U mnie tak zawsze raz, dwa, nie, mamy czasu na figle, migle. Więc żadnych symptomów walki, ani nic takiego, co mogło być odgłosem upadku ciała denatki? Nie. I nic nie ma pan do dodania? Powiedziałem wszystko, to jasne. Teraz jasne. Dziękuję panu. Do widzenia. Wolę, aby pan powiedział żegnaj. Pan wie? Tego nie zrobię. Bo może jednak będziemy musieli się spotkać? Dobra, dobra mruknął i wyszedł. Przypominał małego Misia Koala, który za wszelką cenę chce być niedźwiedziem brunatnym, dużym, groźnym, silnym. Artystą był miernym ten plastyk, tyle już o nim wiedziałem. Następny zjawił się student. Wpisałem go już przedtem na moją listę. Plastyk tylko potwierdził to, czego dowiedzieliśmy się od koleżanek Marii. Blady, wyraźnie przygnębiony. Po polsku mówił nieźle. Jego ojciec miał fabrykę papieru. Zawarł długoletni kontrakt handlowy z Polską. Chciał, aby syn dobrze poznał kraj, język, ludzi, z którymi miał związać swe interesy. Słuchałem słów chłopca, nie przerywając. Historia tej miłości była prosta i zarazem żałosna. Marię zobaczył po raz pierwszy na schodach. Mieszkali w tym samym domu, on w pokoju odnajęty mu wdowy po dziennikarzu, która w ten sposób uzupełniała swój budżet. Kocham ją, mówił tak, jakby Maria żyła nadal. Chciałem się z nią ożenić. Pierwsza rozmowa miała charakter przypadkowy. Z akcentu poznał że nie jest Polką, tym większe wrażenie wywarł na nim fakt, iż piękna kobieta okazała się szwetką. To było tak, jakbym spotkał kogoś z bliskiej rodziny, mówił powoli, z trudem, ale poprawną polszczyzną. Maria jest piękna, prawda? Milczałem. Nie chciałem przypominać chłopakowi, że musi mówić o niej w czasie przeszłym i że nie ma na to rady. A potem spotykaliśmy się, powiedział po prostu i tak przez rok. Nagle wszystko się zepsuło. Nie rozumiem? Pojawił się ktoś inny, kolega z jej redakcji, a później była znowu sama, ale nie chciała powrócić do mnie. Wolała, abyśmy pozostali tylko przyjaciółmi. To znaczy ona uważała mnie za przyjaciela. A pan. Przez chwilę milczał. Widać było, że waha się, nim wyznał. Kocham ją, stale mówił o Marii, jak gdyby żyła. Ciekawe, do czego może człowieka popchnąć silne uczucie, gdy kobieta je odrzuca? To wszystko, zapytałem, notując w pamięci, że sprawę tego chłopca trzeba dokładnie przemyśleć. Odszedł, lekko przygarbiony ciągle nie zdawał sobie sprawy z tego, że Maryi Visconti już nigdy w życiu nie spotka. Nie rozumiał, że ta kobieta nie mogła albo nie chciała wiązać się na stałe z nim, zbyt młodym, aby traktować go poważnie. Czy film był przygnębiony, czy też tylko grał tę rolę, tak przylegającą do jego chłopięcego wyglądu, drobnej, sympatycznej twarzy? Nie należy wykluczać tego, że właśnie student był mordercą Maryi Visconti. Odrzucona miłość mogła go pchnąć do zbrodni. Rozdział trzeci. Szczegóły owego wieczoru wyglądały następująco. Tego dnia obchodzono urodziny Joanny, koleżanki Marii, a zarazem jej sąsiadki, mieszkającej o piętro wyżej. Solenizantka, Maria i trzech kolegów z telewizji zagranicznej. Z którymi przyjaźniły się, pracowały i wspólnie niekiedy spędzały czas, pojechali do kawiarni. Samochód prowadził redaktor Majewski. On też jak zeznał wzbraniał się pić cokolwiek prócz kawy. Było to późnym popołudniem. Czas szybko mijał, zrobił się wieczór. Wszyscy prócz Majewskiego byli już na lekkim rauszu. Joanna, solenizantka, zaproponowała kolację w kontynentalu. Majewski zgodził się ich tam zawieść. Źle się czuł, gdyż nie chciał pić, a towarzystwo było coraz weselsze, wreszcie uległ. Ale swoje Volvo zostawiłem pod kontynentalem zapewniał, jakby to było najważniejsze w całej sprawie. Bardzo dobrze pochwaliłem. I co dalej? Normalka. Bo widzi pan, ja byłem bez pary. No więc... Wyszedłem do hallu i łam spotkałem dziewczynę. Zaprosiłem ją do towarzystwa. Znajomą? Nie. Odparł po chwili wahania. Pan wie, tak to bywa. Za ile? Ale co też pan, panie kapitanie? Rozumiem. Więc jak było dalej? Po kolacji, która zakończyła się dość późno, towarzystwo postanowiło jechać do Joanny. Joanna, już mówiłem, mieszka o piętro wyżej niż Maria. Okazało się, że nie miała w domu nic do picia i jedzenia, więc ostatecznie to Maria zaprosiła ich wszystkich do siebie. Miała butelkę budafoku. Jak przyjechaliście? Tak, słówką, panie kapitanie, z naciskiem powiedział Majewski. Rozumiem. Długo tam nie byliśmy, może godziny lub dwie. Potem ja poszedłem do domu, Joanna do siebie. A reszta? Nie pilnowałem ich, odparł oburzony Majewski. Ostatecznie oni nie są dziećmi, a ja nianką. I nikim nie opiekował się pan tej nocy? Zapytałem pewien, że dziennikarz, o ile się znam na ludziach, nie darmo zorganizował sobie tę trzecią? Nie. A dziewczyna? Nie udało się. Nie chciała ze mną iść. Została u Marii. Miała tam przenocować. Nie rozumiem. Nie była z Warszawy? Przejezdna. Nawet wyglądała porządnie. Taki kurczak, któremu zdaje się, że już ma skrzydła do lotu. A tymczasem tylko podskakuje, zamiast lecieć. Majewski mówił o dziewczynie z pewną goryczą. Wierzyłem, że nie udało mu się namówić jej na wspólny spacer i tę resztę. Ale kim była i dlaczego znikła jak Kamfora? Przebiegłem wszystko w myślach. Maria Visconti została odnaleziona następnej nocy po owym urodzinowym wieczorze. Może zabito ją rankiem. Może nawet zaraz po rozejściu się gości? Ale wówczas byłaby jeszcze w domu ta dziewczyna. Więc chyba rano. Gdyby jednak założyć, że morderstwa dokonała właśnie ona? Nonsens. Majewski nazwał ją kurczakiem. Była drobnej budowy? Słaba. Huchro. A więc nie ona. Załóżmy żalem, że Majewski, zawiedziony w swoich nadziejach, Zaczekał, aż wszyscy opuszczą mieszkani Maryi i wówczas powrócił tam, aby wykorzystując sytuację i stan gospodyni zdobyć jej względy. Kobieta nie chce się zgodzić, broni się, pada. Majewski, podniecony alkoholem i oporem, dokonuje morderstwa. Nagle uświadamia sobie, co zrobił, więc ucieka. Tylko dlaczego zabiera spódnicę? I co powodowało nim, gdy układał kobietę na tapczanie? Co miała na sobie Maria Visconti? Zapytałem. Nie pamiętam. Jakiś pulowerek i chyba spodnie. A może spódnice? Czy łączyły pana bliższe stosunki z Marlą Visconti? Nie odparł stanowczo. Nic pan nic ma do dodania? Nic. Dziękuję. Jest pan wolny. Redaktor Majewski został wpisany na listę podejrzanych. Nie było bowiem dowodów na to, że owa dziewczyna z kontynentalu rzeczywiście do rana została z Marią. Mogła wyjść od niej. I wówczas moja hipoteza o roli Majewskiego w tej zbrodni nabierała cech prawdopodobieństwa. Rozdział czwarty. Dwaj i pozostali koledzy zamordowanej potwierdzili wszystko. Co zeznał Majewski? Różnili się tylko w jednym szczególe. Twierdzili mianowicie, że jeździli wszędzie jego wozem, nie taksówką. Nie baliście się? Zapytałem. W tym stanie? Burknął inżynier Rylski, lekko zażenowany. A więc skoro Majewski kłamał w sprawie samochodu, mógł kłamać i w innych. Oczywiście przyznawać się oficerowi w czasie śledztwa. Że prowadził samochód po pijanemu, nie chciał ze strachu. To go niby tłumaczyło. Ale mógł również użyć kłamstwa jako tarczy w obronie przed zarzutem dokonania morderstwa na Mary i Visconti. Wyglądał, jakby to powiedzieć, normalnie, ale iluż widziałem już ludzi, którzy mogliby uchodzić za symbol niewinności i skromności, a byli aferzystami albo zbrodniarzami? Zbrodnia nie ma innej twarzy prócz twarzy człowieka. I dlatego nie wolno sądzić z pozorów. Decydujące są fakty. Inżynier Rylski wyjaśnił, że młoda dziewczyna rzeczywiście pozostała w mieszkaniu Marii. Technik Zawadzki poszedł pierwszy do domu, bo bał się trochę żony. Zresztą nastrój popsuł się. Maria zaczęła popijanej mu żalić się nad swym losem. Czy może to pan bliżej określić? Ano, że nikt jej nie kocha. Że tylko jakiś fiński szczeniak, ale ona jest dla niego za stara. Wiem, o kogo chodzi? No właśnie. I że nie chce nas znać. Pan rozumie, nagle takie wyznanie. Musieliśmy na to zareagować. W jaki sposób? Wyszliśmy bez słowa. No, redaktor Majewski powiedział że gorszego wieczoru i takiej czarownicy nie widział, jak długo żyje. A co łączyło go z Marią Wisconti? Kiedyś chyba coś między nimi było, teraz nie. Więc to tak myślałem. Pytałem przecież o Tomajewskiego i nic mi nie powiedział. Trzeba do tego wrócić. A pan, panie inżynierze? Ja? Nie rozumiem. Pan wie, przeciągnąłem ostatnie słowo porozumiewawczo. Ach, tak, więc, jakby to powiedzieć, byłem już niegdyś w tamtym mieszkaniu, w domu Marii sam dodał po sekundzie jestem tylko mężczyzną ona jest piękna była piękna dodał zachowywał się bardziej przytomnie niż ten student rozstaliście się w gniewie? Kiedy? Odparł pytaniem na pytanie: Doprawdy okazał się niezwykle bystry. Kiedy pan chce? No więc wówczas nie poprawił się na krześle. Tamto zdarzyło się tylko raz i oczywiście więcej do tej kwestii nie wracaliśmy. Taka koleżeńska sprawa uśmiechnął się, a ja pomyślałem, że chętnie przytarłbym mu rogów. Był zbyt pewny siebie. A potem rzuciłem. Potem. Gdy pokłóciliście się owego urodzinowego wieczoru, co się wówczas stało? Ja się nie kłóciłem, zachowywał godność. Zabrałem Joannę i wyszliśmy. Maria była niemożliwa. Joannę dotknęła do żywego, mówiąc, że jest zwykłą dziwką. To chyba taka normalna sprzeczka między przyjaciółkami? Oczywiście. Joanna nawet się zbytnio nic oburzyła. To wspaniała kobieta. Przekonał się pan o tym? Pan mnie niewłaściwie zrozumiał obruszył się inżynier, ale zaraz potem wyraźnie zmiękł. Zapewne szybko wykalkulował sobie, że opłaci mu się wyznać prawdę. Pan kapitan ma rację. Przekonałem się. Wyszedłem od niej dopiero rano. Poszliśmy razem z Joanną od razu do pracy o której państwo opuścili Marię Visconti. Była chyba druga godzina albo coś kolo A czy nic już nie słyszeliście tej nocy? Może jakiś krzyk albo odgłos upadku? Przecież byliście tuż nad jej mieszkaniem. Nie, panie kapitanie, odparł stanowczo inżynier Rylski. Nic sobie nie przypominam. Spałem, jak zabity uśmiechnął się, przepraszająco, ale natychmiast spoważniał, gdy skojarzył sobie porównanie z tym, co się wówczas stało. To znaczy, spałem, jak kamień poprawił się. Czy Maria nie zachowywała się hałaśliwie, gdy wychodziliście od niej? Zdaje się, że krzyczała na Joannę. Sam pan mówił: Być może. Ale ja byłem zajęty przede wszystkim Joanną, i chciałem, aby jak najszybciej o tamtym zapomniała. Dziękuję. To wszystko. Do widzenia. Spryciarz zapewnił sobie alibi. Jeśli jest tak, jak mówi, wszystko w porządku. Ale gdyby było inaczej, gdyby obrażona ambicja jednorazowego kochanka, wzburzona alkoholem, popchnęła go do zemsty. Przecież mógł zamordować Marię podczas snu Joanny, a polem wrócić do jej łóżka. Tak czy owak ma alibi. Zanim nie udowodnię mu jego winy, inżynier Rylski może się czuć bezpieczny. Ale z listy podejrzanych go nie skreślę. Technik nagrań, zawadzki, wydawał się najczystszy. Od razu przyznał się, że Maria podobała mu się, że nawet próbował ją o tym przekonać, ale ona śmiała się z niego. Powiedziała, że jak jej będę potrzebny, to na blankiecie wypisze na mnie, jak na nagranie zamówienia do inżyniera zeznawał z goryczą. Ale miała rację nie powinienem myśleć o takich sprawach. Mam żonę i troje dzieci. Bardzo to piękne, co pan mówi uśmiechnąłem się. Ale dlaczego mimo to byt pan jednym z uczestników tego wieczoru? Joanna mnie zaprosiła wyjaśnił po prostu. Znamy się od dziecka. Jesteśmy z jednego domu, z Pragi, teraz go już nie ma. I jak zakończył się ten wieczór? Kiedy Maria zrobiła tę awanturę, wyszedłem. Miałem wszystkiego dość. Inżynier dostał kosza od Marii, zaczął więc przystawiać się do Jasi. Redaktor Majewski miał głowę zajętą tamtą dziewczyną, pan wie, więc dla mnie została tylko Visconti. A ona miała mnie w pogardzie. No i zaczęła się wygłupiać. A poza tym żona czekała. To wszystko. I często żona czeka tak na pana, nie mogłem powstrzymać się od złośliwości. Typ wyraźnie mi się nie podobał. Cwaniaczek, który nie przepuści żadnej okazji, byle była darmowa. Pan kapitan żartuje. Do domu często wracam późno, taka praca. Nagrania w nocy. No, to do widzenia, panie Zawadzki. I on także miałby powód, aby rozprawić się z Marią. Odrzuciła jego zaloty. Może kpiła z niego przy innych? A czy mężczyzna tak łatwo potrafi o tym zapomnieć? Rozdział 5. Tak więc przesłuchałem wszystkich uczestników urodzinowej libacji prócz Joanny i tej małej, którą Majewski poderwał w Continentalu. Kelnerzy i portier nie umieli nic powiedzieć na jej temat. Nie pojawiła się tam więcej, była tylko raz, właśnie tamtego wieczoru. Prawdopodobnie dziewczyna trafiła do halu Continentalu po raz pierwszy w życiu albo była po prostu przyjezdną, która zjawiła się w Warszawie na występ. A taką trudno będzie odnaleźć, jest za sprytna, aby zostać w stolicy, jeśli to ona dokonała morderstwa. A gdyby była niewinna i nie należała do fachu, jednorazowa przygoda podczas wyjazdu do naszej metropolii nie pozostawiła przecież nigdzie żadnego śladu. Na wszelki jednak wypadek nakazałem penetrację określonych środowisk i wyjaśnienie, czy nie pojawiła się tam jakaś nowa. Niestety, trzeba było czekać na wyniki. Przyjąłem więc hipotezę, że to dziewczyna spoza naszego miasta. Brakowało mi jej do kompletu świadków. Głupio pisać oraz osoba nieznana, kobieta lat około osiemnastu. Taki raport to jak dziurawy most. Nieładny. No, ale cóż poradzę, Machina działała. Musiałem dobrze się napracować, aby wyjaśnić, co naprawdę robiły i jak się zachowywały wszystkie znane mi postacie owego wieczoru. Przede wszystkim zaś musiałem poznać dokładnie życie samej Maryi Visconti, aby zrozumieć przyczynę zbrodni, znaleźć jej źródła. Byłem bowiem przekonany, że tylko tą drogą dojdę do prawdy. Pracowałem szybko, nie czekając na wyniki ekspertyz i analiz, choć ich nie lekceważyłem. Wydawało mi się, że one mogą mi tylko dopomóc, zaś prawda leży gdzieś głębiej niż na powierzchni materialnych przedmiotów. Liczyłem na to, że w kręgu znajomych Marii, przygniecionych potwornością tego wydarzenia znajdę kogoś, kto powie mi to jedno jedyne zdanie, który będzie początkiem śladu, wiodącego tam, gdzie w ukryciu czeka na mnie morderca kobiety. Dziewczyny szukano więc nadal dla zasady, aby mieć ją do kompletu. Czyniono to szybko, gdyż wraz z upływem czasu szansa jej odnalezienia malała. Rozdział szósty Joanna Enertycka nie wyróżniała się niczym specjalnym. Była kobietą średnio przystojną, średnio inteligentną, średnio sprytną. Dlatego nic umiała ukryć ani przerażenia, że mógłbym ją podejrzewać o związek ze śmiercią Marii, ani też lęku o to, by nie powiedzieć czegoś zbędnego. Nie umiała się maskować, tak jak nie zdołała gładkimi słowami zasłonić niechęci. Jaką żywiła do pięknej szwedki. Długo musiałem prowadzić rozmowę, nim uświadomiłem sobie, iż Joanna zazdrościła zmarłej nie tylko jej powodzenia u mężczyzn, lecz także tego, że tamta jako cudzoziemka mogła w każdej chwili wyjechać w świat. Joanna widziała w niej uosobienie tych możliwości, jakich sama nie miała ani dostatecznej ilości pieniędzy ani szansy ich zdobycia, aby kupować drogie bilety na orbisowskie wycieczki do Francji, Włoch czy Grecji. Pani redaktor Enertycka, nie należąc do najwybitniejszych dziennikarzy, nie miała okazji wyjazdów służbowych częstszych niż raz na kilka lat. Tymczasem od dziecka pragnęła podróżować. Miała zamiar studiować geografię, marzyła o pracy związanej z dalekimi wyjazdami w świat. Została studentką na wdziale dziennikarskim, potem podjęła pracę w radio, obecnie w telewizji, przygotowuje materiały i redaguje teksty do programów, jest na ogół w cieniu tych największych, którzy prowadzą swoje autorskie cykle albo reżyserują. Od tego można dostać kompleksów, jeśli miało się jakieś większe ambicje, żywe nadzieje, których nie udało się spełnić. Teraz często jeżdżę do NRD, pochwaliła się i to mi ujęło. Joanna wydała mi się bardziej sympatyczna i ludzka, bo gdy granica jest dla nas otwarta, świat jakby poszerzył się dla mnie. Rozumiemy panią. A jaka była Maria? Już panu mówiłam. Chyba nie wszystko, bo ciągle nie rozumiem, dlaczego ktoś mógł ją zamordować. Była bezwzględna, odparła po chwili wahania przyjaciółka nieżyjącej. Kiedy ktoś jej się spodobał, musiała go zdobyć, a potem rzucała go i szukała kogoś nowego. A może szukała prawdziwej miłości? Zdaje się, że coś takiego mówiła właśnie podczas owej kłótni. Tak, to prawda przyznała Joanna po chwili namysłu mówiła coś takiego. Czuła, że życie ucieka. Przerwała na moment, przerażona, że mogę skojarzyć jej słowa z owym tragicznym wydarzeniem. Chciałam powiedzieć, że była już nie młoda, więc tęskniła do kogoś, kto mógłby być dla niej oparciem. Każdy chce założyć rodzinę wtrąciłem, aby ją ośmielić do mówienia. Maria Visconti, zdaje się, nie miała szczęścia. Pierwszy mąż ją porzucił. Dlatego wyjechała ze swego kraju. Może myślała, że tutaj znajdzie kogoś odpowiedniego. I nie znalazła? Szukała. Chyba nawet zbyt natarczywie odparła ze złośliwością Joanna. A znalazła tylko tego studenta z Finlandii. On ją naprawdę kochał. Znów ten student. Jego postać wracała stale, jak dzień towarzyszyła Marii Wisconti. Wiedziałem od kiedy, nie wiedziałem jeszcze jak długo i czy do samego końca, ale dowiem się. Dlaczego pani sądzi, że kochał ją naprawdę? Maria sama mówiła, chwaliła się. Wtedy, gdy była pijana, płakała i krzyczała, że przyjdzie do niej, kiedy tylko go wezwie, że jest na każde jej zawołanie. A potem usiadła na podłodze i wtuliwszy głowę między ramiona, Kołysała się i płakała, kołysała się i powtarzała jego imię. Eryk. Eryk. Więc może i ona go kochała? Nie wiem. Chyba nie. Mało to mówi się po pijanemu? Rozumiem. Przez chwilę milczałem, patrząc uważnie w twarz redaktora enertyckiej. Czy podsuwała mi podejrzanego? Aby ochronić innego człowieka? A co pani robiła po opuszczeniu domu Maryi i Visconti? Rzuciłem pytanie, nie dając po sobie poznać, iż wiem, w czyim towarzystwie spędziła czas aż do chwili, gdy znaleźli zwłoki przyjaciółki. Musiałem o to zapytać. Joanna była opanowana, ale tym razem zmieniła się na twarzy. Czy muszę odpowiadać? Leży to w pani interesie. Opuściwszy głowę, wyznała to, co już i tak wiedziałem. Protokolant zapisywał zeznanie: Ja starałem się nie patrzeć na tę kobietę. Czy pani nie słyszała nic podejrzanego? Spytałem jeszcze dla porządku. Gdybym słyszała, zareagowałabym jakoś. Wydawała się zakłopotana, nie wiedziała, czy mówi dobrze, czy może powinna raczej milczeć. Ostatecznie Maria była moją przyjaciółką. Dziękuję pani. Jeszcze tylko jedno pytanie. Co pani Wiscońki miała na sobie owego wieczoru? Czarne, poszerzane spodnie, takie błyszczące, i białą elastyczną bluzeczkę. Przesłuchanie Joanny Enertyckiej zakończyłem. Było długie, bezładne, ale pod warstwą słów dostrzegałem złożenie chęci, zazdrości, nieżyczliwości. Tak wygląda przyjaźń pomiędzy kobietami. Mój Boże, kroń nas przed przyjaźnią kobiet. Ale chyba taka ona nie jest, o ileż bowiem więcej musiałoby być kobiecych porachunków, morderstw, zbrodni na tym smutnym, wcale nie tak szczęśliwym świecie, a jednak nie zdarzają się zbyt często. Dobre i to. Cześć druga. Rozdział pierwszy. Nie powiedziałem dotąd, kto i w jaki sposób odkrył zbrodnię. Otóż Joanna Enertycka i inżynier Rylski, obrażeni zachowaniem Marii, przez cały dzień nie interesowali się jej osobą ani tym, czy wyszła w ogóle z domu i dlaczego nie ma jej w pracy. Ostatecznie to było zrozumiale. Po południu wczorajsza solenizantka odwiedziła z kolei inżynierską kawalerkę. Wieczorem, gdy Joanna miała wracać do domu... Postanowiła zatelefonować do Marii. Było, nie było, sprawa minęła i nie warto nad nią zbytnio rozmyślać. Ostatecznie nieraz w życiu ludzie się pokłócą, a czy muszą przez całe wieki o tym pamiętać? Gdy telefon redaktorowi skońki wciąż milczał, postanowili razem z inżynierem, który odprowadzał przyjaciółkę do domu, że wstąpią do Marii. Długo dźwięczał dzwonek, wreszcie Joanna odruchowo nacisnęła klamkę. Okazało się, że Maria nie zamknęła drzwi wejściowych. Nie było w tym nic dziwnego, podobno nieraz już tak robiła, nic zważając zbytnio na swe bezpieczeństwo ani na możliwość kradzieży. Wśród znajomych miała opinię nieco roztargnionej, zaś wczorajsza bibka tym bardziej usprawiedliwiała ów drobny, jak się zdawało, fakt. Weszli do wnętrza. Zobaczyli ją, leżącą pod kocem na tapczanie. W pierwszej chwili chcieli się wycofać, bo myśleli, że już śpi. Ale Joanna dostrzegła otwarte oczy kobiety, utkwione nieruchomo w suficie i podbiegła do przyjaciółki. Jezus, Maria zajęczała, gdy pojęła: Co się stało? Zróbmy coś, przecież to straszne. Ona nie żyje. Inżynier Rylski był człowiekiem opanowanym. Najpierw stwierdził, że Joanna się nie myli. Potem szybko podszedł do telefonu i zawiadomił pogotowie o wypadku. Po namyśle powiadomił także milicję. Wygląd kobiety świadczył o tym, że zginęła nienaturalną śmiercią. Oboje nic z tego nie rozumieli, wiedzieli jednak, iż należy czekać, aż nadjedzie milicja i lekarz. Maria Visconti to ich przyjaciółka. Byli u niej w nocy. Dziś nie żyła. Mieli więc wobec niej zobowiązania, których nie przekreśliło jej wczorajsze, niezbyt grzeczne zachowanie. W czasie rozłożyło się to tak, Joanna z przyjacielem weszła do mieszkania Maryi przed północą. Zanim przyjechali nasi, nim meldunki trafiły do dyżurnych oficerów, a od nich do mnie, nastał już ufochydny, zimny, listopadowy brzask. I tak się to wszystko zaczęło. Rozdział drugi. Sekcja zwłok potwierdziła, że Maria Visconti znajdowała się w chwili śmierci w Stanic będącym wynikiem tego, że wieczór spędziła tak właśnie, jak zeznali jej przyjaciele. Nic też nie wskazywało na seksualne podłoże morderstwa, ten brutalny motyw mogłem więc wykreślić ze swych rozważań. Śmierć nastąpiła prawdopodobnie na tranem mniej więcej w tym czasie, gdy ludzie zazwyczaj głęboko śpią. Inżynier i Joanna znajdowali się wówczas o piętro wyżej, zapewne już pogrążeni we śnie. Redaktor Majewski zdążył dotrzeć do domu, podobnie jak technik Zawadzki. Nic wiadomo, tylko czy nieznajoma dziewczyna przebywała jeszcze u Marii, czy już odeszła. Badania daktyloskopijne potwierdziły obecność w tym domu wszystkich znanych mi osób, uczestniczących w owej małej uroczystości, a także odciski palców drobnych, kobiecych zapewne dziewczyny z kontynentalu. Wśród licznych i najrozmaitszych odcisków znalazły się także należące do plastyka. To mnie zainteresowało. Zacząłem badać rzeczy dokładniej. Artysta, jak się okazało, wpadł na moment do Marii gdy towarzystwo bawiło się w najlepsze. Dziwne, ale wszyscy wówczas obecni o fakcie tym zapomnieli. Po prostu zajęci sobą, podnieceni, nie słyszeli dzwonka. Maria otworzyła sąsiadowi, poprosiła, by wszedł, nie słuchała czego od niej chce, nalała kieliszek i potem bezceremonialnie wyprosiła gościa za drzwi. Otworzyłem przebieg tych wydarzeń. Gdy po raz drugi przesłuchałem malarza, a potem sprawdziłem jego wersję. Dlaczego o tym nie mówiłem? wzruszył ramionami. A pan by powiedział na moim miejscu? Mama zawsze mnie uczyła, żeby nie opowiadać zbyt wiele, kiedy nikt nie pyta. A pan o to właśnie nic pytał, panie kapitanie. Jesteście spryciarzem, panie kolego. Pan nie jest moim kolegą, zaperzył się. Dlaczego nie? Pan rysuje i mnie się też zaczyna rysować. Spojrzał na mnie z niepokojem. Stracił pewność siebie. Nie wdając się już w żadne dywagacje, zaczął opowiadać. Otóż tego wieczoru miał u siebie dziewczynę. Nie Iwonę, przecież mówił już, że jej nie ma. Inna. Taka jedna, Ewa. Zabrakło mu paliwa, powiedział. Czego? No, chciało się pić, pan wie. Usłyszałem zabawę u pani Marii więc poszedłem, bo myślałem, że może mi coś pożyczy. Ale ona była w rana i nie miała nic. Dala mi tylko kieliszek do wypicia. A ci jej goście ledwie na mnie spojrzeli. Jakiś facet obejmował taką blondynę, drugi zasypiał w fotelu. A trzeci stał przy oknie i patrzał na zasłoniętą storę, jakoby coś przez nią widział zaśmiał się grubym, rechotliwym śmiechem. Wszyscy byli dobrze, pan wie? A kto potwierdzi, że pan mówi prawdę? Wzruszył ramionami. Któryś z nich musiał mnie widzieć. Przecież piłem kielicha przy nich, w pełni światła, jak na dłoni usiłował żartować. Ale widziałem, że oblatuje go strach. Zwykły, ludzki strach. Od tego momentu plastyk stał mi się bardziej sympatyczny. Czułem przez skórę, że mówi prawdę. Mimo to sprawdziłem go nic na wiarę. Inżynier Rylski, gdy spytałem o plastyka, w pierwszej chwili zaprzeczył, aby ktokolwiek składał wizytę maryi podczas ich obecności. Jednak po namyśle przyznał, że nie jest tego taki pewny. Chyba słyszał dzwonek i być może, że przyszedł ktoś na chwilę. Tak, zapewne się myle powiedział. Ktoś rzeczywiście wszedł, ale nie pamiętałem o tym, to trwało tak krótko, a ja byłem bardzo zajęty. Czekał na pytanie, co go tak absorbowało, ale czekał nadaremnie. Wiedziałem. To on był tym facetem ściskającym blondynkę jak to określił plastyk. Technik zawadzki Zaprzeczył wszystkiemu. Nikogo nie widziałem. Nic nie słyszałem. Głowę daje, że przy mnie żadnej wizyty nikt marii nie składał, zapewniał z przekonaniem, święcie wierząc w swoje słowa. To one zasypiał w fotelu wedle słów plastyka. Taka minutowa drzemka zaciera granicę między rzeczywistością a snem. Czasami nie wiemy, że zasnęliśmy na moment, zwłaszcza gdy jesteśmy po kilku głębszych. Dziękuję panu. Redaktor Majewski, podobnie jak inżynier, coś sobie przypomniał. Tak, słyszałem dzwonek, ale byłem zamyślony, nie zwróciłem uwagi na to, co działo się w pokoju. Przyszedł mi pomysł nowego programu, panie kapitanie. Widziałem niemal w rzeczywistości obraz po obrazie, słyszałem kwestię po kwestii. Taka chwila natchnienia. Uśmiechnął się zażenowany. Wiedziałem, gdzie szukał natchnienia. W storze okiennej. Więc był ktoś, czy nikogo nie było? Był. Teraz pamiętam, że zdziwił mnie widok barczystego młokosa, pijącego kieliszek tuż pod Żerandolem. To znaczy ów człowiek stał pod Żerandolem i pił plątał się majewski. Bóg z nim! A za chwilę znowu nikogo obcego nie dostrzegłem w pokoju, więc sądziłem, że ów człowiek był moim przywidzeniem. Nie męczyłem dłużej redaktora. Potwierdził słowa plastyka. Wszystko zgadzało się co do Joty na razie. Ale to jeszcze o niczym nie świadczyło. Mimo sympatii, jaką we mnie wzbudzał, musiałem zbadać sprawę do końca. Malarz wiedział, że wszyscy w domu Marii są pijani. Mógł czekać, aż wyjdą i wówczas przyjść, dokonać zbrodni. Widział, ilu ludzi było w mieszkaniu Visconti. Kim jest Ewa? pytałem dalej Plastyka. Imię już znam. Ale nazwisko, adres, gdzie ją odnaleźć. A po co to panu? Zaperzył się. To moja sprawa prywatna, pan wie. Ona ma cholernych starych. Te antyki umarłyby z wrażenia, gdyby pan ją tu wezwał. Jak pan uważa, powiedziałem niedbale, ale odmowa zeznań utrudnia mi określenie mego stosunku do pana. Nie mogę bowiem ustalić, czy uważać pana za świadka. Czy za podejrzanego. Popatrzył na mnie spodełba, jakby chciał mi skręcić kark. Nie dziwię się, ja także broniłbym swojej dziewczyny. Ja ją tu przyprowadzę. Tylko niech mi pan da to wezwanie. Sam jej dostarczę i przyjdzie. Żeby rodzice nic nie wiedzieli. Już nie używał żargonu knajackiego. prosił. Był zwykłym, młodym, wrażliwym mężczyzną. Postanowiłem pójść mu na rękę. Zgoda. Ale teraz personalia i adres. Podał wszystko dokładnie. Zdziwiłem się, gdy dowiedziałem się, kim jest dziewczyna. Nosiła nazwisko dość znane w środowisku artystycznym. Rozumiałem chłopca. Jutro o 12 w południe nakazałem, podając mu wezwanie dla Ewy. Dziękuję. Pan jest swój gość. Pan wie? Zmilczałem ten komplement. Nazajutrz z ciekawością przyjrzałem się dziewczynie. Potwierdziła, że była u swego chłopca w domu, bez specjalnego zażenowania zeznała, że opuściła jego mieszkanie dopiero około dziesiątej przed południem. A co na to rodzice? Nie było ich przez dwa dni. Rozumiem. Nic nie rozumiałem. Dziewczyna śliczna. Wyglądała niczym aniołek. I takie rzeczy. A do tego ów barczysty, zarośnięty plastyk. Degustibus non est disputandum. Przypomniałem sobie powiedzenie Rzymian, które zapadło mi tak głęboko w pamięć dzięki staraniom niezapomnianego łacinnika, dominika banaszka. On też miał niezrozumiałe gusty. Nie wiem na przykład, dlaczego mnie nie lubił. Musiałem więc uczyć się łaciny na blachę. To wszystko, proszę pani, żegnam. Do widzenia uśmiechnęła się. Dziękuję. Rozdział trzeci. Plastyk był pierwszą osobą, którą skreśliłem z rejestru najbardziej podejrzanych, co uczyniłem z satysfakcją. Pomyślałem sobie, że Ewa jest mi za to wdzięczna. Szybko jednak odrzuciłem te prywatne i całkiem niestosowne myśli. Czasu służbowego marnować mi nie wolno. Do roboty, do roboty. Zanuciłem. Protokolant nie patrzył na mnie. Wiedziałem, że po prostu unika mego wzroku, że coś mu tu nie pasuje i że tym czymś jestem właśnie ja. Chłopiec mało chyba w życiu widział. Aktorka sprzeciwka wydała mi się osobą niezdolną do brutalności. Jej mąż, człowiek wiecznie zamyślony, wyglądał na cień swej żony, posłuszny, spokojny, pomagał jej w organizowaniu życia, że tak powiem, pozaartystycznego. Kiedy z nim rozmawiałem, pan Kwitecki czynił na mnie wrażenie bardziej pomocy domowej niż męża aktorki. Dowody jego męskości jednak w postaci dwóch chłopaków, niezgorszych kilkunastoletnich urwisów, były aż nadto widoczne w tym domu. Zresztą obydwaj byli podobni do ojca. Gdy odwiedziłem dom aktorki, pani Kwitecka właśnie odpoczywała po obiedzie. Wróciła z próby w teatrze, teraz leżała na kozetce, w szlafroku, który bardzo do niej pasował, nie raził, nie odsłaniał niczego, był po prostu ubiorem najlepszym do odpoczynku. Przeprosiłem za nagłe najście. Wybaczyła mi je, zresztą chętnie i z wdziękiem mąż przyszedł do nas za moment, poprawiając w biegu krawat, który zapewne szybko zawiązał. Zapomniał natomiast zdjąć fartuch, a więc zmywał naczynia po obiedzie. Dostrzegłszy ostre spojrzenie żony, szybko wycofał się, aby powrócić już w normalnym stroju. W dobie równouprawnienia uśmiechnął się bez zażenowania, raczej z pełnym przekonaniem wstrząsnął mną dreszcz trwogi. Jeśli i mnie żona zapragnie tak usytuować w naszym domowym życiu, żegnaj praco, żegnajcie sukcesy służbowe. On, ten mąż swojej żony, pogodził się z losem. Mój Boże. Prowadziłem rozmowę z obojgiem, aby dowiedzieć się, jak spędzili ów wieczór i noc. Było jasne, że stali musieli stać poza wszelkimi podejrzeniami. Ojciec pilnował synów do chwili powrotu matki najpierw, aby odrobili lekcje jak należy. Później wykąpali się, a wreszcie położyli do łóżek o odpowiedniej porze. Potem trzeba było przygotować lekką kolację, śpiesząc się, aby zdążyć na czas. Około jedenastej przyszła pani kwitecka. Kolacja, rozmowa, wieczorne ablucje, wreszcie kilka kartek jakiejś powieści przed snem. Taki był koniec ich dnia. I wówczas, i zawsze. Oczywiście słyszeli owe hałasy i awanturę u sąsiadki. Kim właściwie była, pani zdaniem, Maria Visconti? Zapytałem aktorkę. Interesuje mnie, czy w jej życiu nie odnajdę jakiejś przyczyny, kogoś, kto miałby motyw, aby popełnić zbrodnie. Bo dotąd istnieje zbyt wiele pośle, dałem szczerość. Chciałem wyciągnąć gospodynię na zwierzenia. A ich nadmiar tylko przeszkadza, proszę mi wierzyć. Kim była? Zamyśliła się głęboko. Przyglądałem się aktorce, dość popularnej, abym i ja znał jej najgłośniejsze role, ale nie laksławnej, by los nic oszczędził tej kobiecie smaku goryczy. Przede wszystkim była sobą. Samotną, tęskniącą do pełni życia kobietą. Czy pan wie, co to oznacza? Zapewne, jeśli dobrze rozumiem. Plątałem się pod uważnym spojrzeniem pani Kwiteckiej. Pan tego nic widz i nie może wiedzieć. Westchnęła. Dla kobiety pełnia życia to nie tylko sukces zawodowy, to przede wszystkim powodzenie w miłości, własna rodzina, dziecko. Ona tego nie miała. Słyszałam, że była dobrą dziennikarką tam, w Szwecji. Dlaczego do nas przyjechała? Nie wiem. Ale domyślam się, że spodziewała się tu odnaleźć to, czego nie znalazła we własnej ojczyźnie. Demortuis nil nisi bene wtrącił mąż aktorki. Ale czy ty aby trochę nie przesadzasz? Ta pani była nieco lekkomyślna, jeśli dobrze rozumiem to, co tu się nieraz zdarzało zobaczyć. Nic nie rozumiecie wy, mężczyźni. Proszę mówić, uśmiechnąłem się przymilnie. To niezwykle interesujące. Ta kobieta czekała na miłość. Ale nie tak łatwo poznać, kiedy ona nadchodzi rzeczywiście. No i stąd błędy. Rozumiesz? Zwróciła się do męża, patrząc na niego karcąco. Przyjaciele pani Wisconti to ludzie, z którymi pracowała. Dobrze do zabawy. No, powiedzmy, niektórzy z nich, zwłaszcza pewien dziennikarz, Wydawał się interesować ją przez krótki czas, ale to była pomyłka, taka sama, jak tamta chłopięca miłość fińskiego studenta. Pan już o tym wie? Tak odparłem. Ukrywanie tego nie miało sensu. Chłopiec kocha ją do dziś, jest niezwykle przygnębiony, nic uczy się, nie wychodzi nawet z domu. Boję się, czy nie zrobi sobie czegoś złego. Proszę pana. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Nie mylę się, on ją kocha. A przecież to nie był dla niej partner. Pani Wiskońki wiedziała o tym, uległa jego prośbom, jego przyjmu spojrzeniu. Miała chwilę słabości, jaka zdarza się każdemu z nas, czuła się zapewne samotna, gdy on przyszedł. I stało się. Chłopiec myślał potem. Że z powodu tego faktu zyskał jakieś prawa, mylił się. I ona mu to powiedziała. To było chyba okrucieństwo, nie sądzisz? Zapytał mąż. Nie. Okrucieństwem byłoby zwodzić chłopca. Tak, proszę pani. On powinien panu więcej powiedzieć o Maryi Visconti i o sobie. Pamiętam, jak bardzo był radosny przez te dni podczas których wierzył w swoje szczęście. I jak przygniotła go rozpacz, spod jej ciężaru nie umiał się już podnieść. Młodość wszystko zniesie, powiedział sentencjonalnie pan Kwitecki. Pożyje trochę, to mu przejdzie, a potem znajdzie sobie odpowiednią dziewczynę. A może to było to, na co czeka się całe życie i co już nigdy później się nie powtórzy? Pani domu mówiła z przejęciem. Ale w sposób nieco egzaltowany. Brzmiało w jej słowach coś sztucznego. Dlaczego ona podkreśla stale ową rozpacz i to, że miłość Fina była tak silna? Czyżby chciała mi coś podsunąć? A więc on miał powód, aby domagać się swych praw do Maryi Wiskońki zauważyłem, udając, że to zdanie nie ma żadnego większego znaczenia. Zamilkli. Cisza trwała nieznośnie długo. Zrozumiałem, że uraziłem panią domu, że niczego nie chciała mi podsuwać. Po prostu była zachwycona tą miłością. To ja patrzyłem na wszystko z brutalną trzeźwością, podejrzliwie, tak jak nakazywał mi mój służbowy, a więc i obywatelski obowiązek. Wiele pani wie o Marii Wiscońtki, powiedziałem. Bardzo zbliżyła mnie pani do jej postaci. Sądzę, że teraz rozumiem ją lepiej i głębiej niż przedtem. Kobieta pojmuje kobietę odparła pani Kwitecka. Wstałem z fotela, ukłoniłem się aktorce, potem jej mężowi. Za drzwiami westchnąłem ciężko. Ona była głową tego domu, ale też i umiała wyciągać wnioski z otaczających ją faktów. Sterowała życiem swoim i swych najbliższych w sposób pewny. Jak dobrze, że Ania jest inna? Dlaczego jednak z naciskiem powracała do owego fińskiego studenta i czemu współczuła tak bardzo Marii Visconti? Nie przyjaźniły się przecież ze sobą. To nie aktorka dokonała zbrodni. Ale też nie mogę wykluczyć, że pani Kwitecka widz coś na ten temat. A może się mylę? Jeśli wie, powie mi, choćby ze strachu przed odpowiedzialnością. Rozdział czwarty Wreszcie przyniesiono mi zestaw rozpoznanych odcisków palców. Zainteresowały mnie bowiem słowa kwiteckiej i postanowiłem jeszcze raz przyjrzeć się meldunkowi z laboratorium. A poza tym kilka zamazanych odcisków w okolicy klamki zewnętrznych drzwi niezidentyfikowanych. Czytałem to zdanie kilka razy czując, że zaczynam się podniecać jak w chwili, gdy nadchodzi dobry pomysł. Ten właśnie, na który czeka się nieustannie, na który liczy się wykonując mimo to wszystko, co nakazuje rutyna, regulamin i instrukcja. Złapałem słuchawkę telefonu, a gdy zgłosił się porucznik Aleksiewicz, postawiłem tylko jedno pytanie. Czy odciski palców koło klamki mogą należeć do tego fina? Do fina? O cholera! Rzucił słuchawkę. Nie musiałem długo rozmawiać. Sprawę chwycił w locie. Z pewnością sprawdził wszystko, co jest niezbędne. Wróciłem do lektury. Niezidentyfikowane ślady znaleziono leż na blacie stołu, w ogóle było ich wiele. Maria prowadziła tryb życia towarzyski, odwiedzało ją wiele koleżanek i kolegów. Nic dziwnego, że nie wszystkie ślady dotąd rozpoznano. Tymczasem postanowiłem zająć się bliżej redaktorem Majewskim. W istocie nic o nim nie wiedziałem. Tyle, że kłamał. Bo prowadził wóz po pijanemu i było coś między nim a Marią Visconti. Pani Kwitecka powiedziała, że Marię łączyło coś z pewnym dziennikarzem, zresztą krótko. A inżynier Rylski wyraźnie wskazał na Majewskiego. Pojechaliśmy z redaktorem do mieszkania Denatki był blady wstrząśnięty zastanawiałem się przedtem jak doprowadzić do tego abyśmy mogli porozmawiać właśnie tam nikomu o tym nie mówiłem moja władza nie lubi eksperymentów psychologicznych ale ja nie mogłem pozbyć się wrażenia że tam i tylko tam majewski zdobędzie się na szczerość dla upozorowania przyczyny spotkania wymyśliłem więc konieczność sprawdzenia czy z mieszkania nie zginęło coś o czym nie wiedzieliśmy, a co mogłoby naprowadzić nas na ślad. Zresztą zagrałem na całego. Dlaczego właśnie ja? Zapytał, gdy wyłuszczyłem mu moją prośbę. Ponieważ pan tam bywał częściej niż inni. Przez pewien czas wypaliłem bez ogródek. Nie zaprzeczył. Spytał tylko, kiedy to spotkanie. Chodziliśmy z nim po mieszkaniu Marii Visconti. On milczał, więc i ja nie przerywałem ciszy. Sądzę, że nic nie zginęło powiedział wreszcie. Wszystko jest lak, jak owego wieczoru. A czy miała jakieś kosztowności albo pieniądze, tego nie wiem. Miała. Znaleźliśmy kilka pierścionków w szufladzie biurka i pięć tysięcy złotych. Biurka nikt nie otwierał. No właśnie. Więc stwierdza pan, że nic nie zginęło? Nie mogę tego powiedzieć na pewno, ale jeśli dobrze pamiętam. Jasne. Milczeliśmy znowu. Staliśmy koło okna zapewne obok tego samego, przy którym redaktorowi przyszły do głowy owe pomysły artystyczne. Ale dziś ich nie szukał. Czekał na coś w napięciu. Bał się, albo może przeżywał raz jeszcze tamte wydarzenia, zakończone zaskakującym finałem. Zaskakującym, czy na pewno? I co? Zapytałem: Jak to było? Zwyczajnie odparł odwrócił się ode mnie, pochylił głowę, podszedł do fotela, przez chwilę trzymał się oparcia, jakby lękał się, że upadnie. Potem usiadł. Nie patrzał na mnie to dobry człowiek powiedział cicho nie miała wrogów chyba że babską niechęć brzydkich kobiet do niej będzie pan uważał za wrogość ciudał że się uśmiecha nie odzywałem się pragnąłem aby mówił aby powiedział kim była maria visconti zbliżyliśmy się do siebie w sposób tak naturalny że nawet nie potrafię powiedzieć jak to się stało Wyczuwałem w tym z jej strony chyba więcej przyjaźni niż miłości. Kochałem tylko ja, a ona starała się odpowiedzieć jak echo na moje uczucia. No cóż, panie kapitanie, nie udało się. A potem? Potem. Zwyczajnie. Tamto się skończyło. Została tylko przyjaźń. Pan może nie uwierzy, ale było tak, jak właśnie mówię. Stałem się jej towarzyszem pracy i przyjacielem w potrzebie. Łączyła nas bezinteresowna sympatia. Nie budziła w Panu zazdrości? Maria. Tak. Nie zabiłem jej ani z zazdrości, ani z żadnej innej przyczyny. Reduktor Majewski spojrzał na mnie na wpół drwiąco, ale z ledwie maskowaną niechęcią. Tego nie twierdzę ale tego pan po mnie oczekiwał, prawda. Proszę zapalić papierosa podałem mu ekstra mocne. Przyjął. Dym rozpełzał się po pokoju. Majewski przeżywał na nowo dawno minione sprawy. Zmusiłem go do tego. Przecież miłość, jak sądzę, nie gaśnie tak szybko, gdy to kobieta mówi nie. Mężczyzna chyba dłużej odczuwa zniwagę, a choćby ślad goryczy i zawiedzionych nadziei. Nawet gdy już nie kocha. Tak mi się wydaje. A jeśli pan nadal jest emocjonalnie związany z Marią Visconti? Zapytałem. Wówczas wiele dałoby się wytłumaczyć pańskim uczuciem. Właśnie zazdrością. Albo pragnieniem zemsty. Pan mnie obraza powiedział redaktor. Nic więcej. Było mi trochę głupio. Wiedziałem jednak że moje racje mają logiczną podbudowę. Ten człowiek nie ma wyraźnego alibi. Jego ślady znajdują się w tym mieszkaniu niemal wszędzie, na stole, na naczyniach, na klamce, tak zresztą jak wszystkich pozostałych gości. Jest równie podejrzany jak tamci, nawet bardziej niż oni. Dlaczego więc poddawać się wrażeniu, że istotnie go obraziłem, stawiając otwarcie sprawę? Nie oskarżamy pana, odparłem. Ale muszę dojść prawdy. Znajdę mordercę, kimkolwiek jest. Nawet gdyby był nim mój najlepszy przyjaciel. Dlatego proszę się nie obrażać. To wszystko jest niezrozumiałe i głupie, odezwał się Majewski, jakby ciągnąc dalej swoje wyznania, jakby w ogóle nie było utarczki między nami. Nie widzę żadnego powodu, aby ona musiała ponieść śmierć. żadnego Musiał być rzuciłem. Tylko po prostu jeszcze go nie znamy. Jeśli był, to nie w niej samej. Nie mogła wzbudzić w nikim aż tak nienawistnych uczuć. W nikim? I w panu również nie? W nikim powtórzył beznamiętnie, ze smutkiem, bez urazy. Patrzyłem na tego człowieka. Mówił w sposób, który zdawał się świadczyć o szczerości. A tamte sprawy? Jakże mam panu wierzyć, zapytałem, skoro oszukał mnie pan twierdząc, że nic prowadził swego wozu po pijanemu. A pan? Z własnej woli kładłby głowę pod nóż. Zapytał. Spoglądał na mnie jak na naiwniaka. Głowę pod nóż. Mandat, kolegium karne, tego się pan bał? Nawet tego się boję, proszę pana. Wszystko musiałem wywalczyć pozycję w zawodzie, standardu życia, prawo do przyjemności. Dlaczego więc miałbym poddawać się bez walki w tej głupiej sprawie? Zresztą, cóż to ma za związek z zabójstwem Marii? Tyle, że pan skłamał i ukrył pan swe poprzednie związki z panią Visconti. Bałem się, ale teraz nie zaprzeczam. Rzecz była tak powszechnie znana. To jednak faktów nie zmienia. I dlatego musi Pan uznać, że mam pewne powody, aby Pańską osobą interesować się w sposób bardziej szczególny niż innymi. Takie jest Pańskie zdanie. Nie moje zaśmiał się niespodziewanie. Morderca podniósł zwłoki i okrył je troskliwie kocem na tapczanie. Powodowały nim jakieś uczucia. Nie uciekł od razu. Starał się zrobić coś. Co choćby w części równoważyło to, co się stało. Ładna hipoteza sentymentalny morderca. Tym tropem daleko pan nie zajdzie. Ten trop może dotykać dróg, którymi pan ochadza powiedziałem spokojnie. Pan się myli odparł równie spokojnie. Przechodzenie ze stanu przygnębienia w stan duwiącej wesołości to znów spokoju, tak szybkie, tak łatwe. Niezrównoważony człowiek, pomyślałem, albo gracz, który chce ukryć znaczoną kartę. Czy się mylę, to się jeszcze okaże. Jestem pewny, że nadejdzie pora, gdy zechce mnie pan przeprosić. Nic mam tego w zwyczaju. Wykonuję swoje obowiązki, a to nie może powodować niczyjej obrazy. Żałuję. Czy mogę odejść? Zapytał. Do widzenia. Zostałem jeszcze przez chwilę same w mieszkaniu Marii Visconti. Właściwie skoro już tu byłem, dlaczego nie miałbym pójść do tego fina? Drzwi otworzyła mi starsza pani. Może nie była tak stara, jak myślałem. Gdy przyjrzałem się jej bliżej, zobaczyłem nie tyle starość, ile zmęczenie, śmiertelne, ludzkie zmęczenie. Które ściera z twarzy kobiecej wszelki urok i dodaje lat. Pan Eryk powtórzyła: A kim pan jest? Z milicji odparłem, pokazując legitymację. Zauważyłem, że to nią wstrząsnęło. Pan do Eryka, naprawdę do Eryka, powtarzała, prowadząc przez maleńki korytarzyk do pokoju, w którym mieszkał Fin. Ktoś do pana powiedziała: Pukając w drzwi. Nie chcę. Zawołał. Runęło jakieś krzesło czy coś w tym rodzaju. Pewnie kopnął je z wściekłości. Przepraszam otworzyłem drzwi. Niech pan sobie idzie powiedział. Na wpół leżał na tapczanie, rozmamłany. Patrzył na mnie z nieukrywaną niechęcią. Był spokojniejszy niż oczekiwałem. Jestem z milicji. Policja, niech pan siada wskazał przewrócone krzesło. Podniosłem je i skorzystałem z zaproszenia. Gospodyni, dotąd bacznie obserwująca przebieg wydarzeń, jakby w obawie, by Fin nie uczynił mi jakiejś krzywdy, wycofała się za próg i zamknęła drzwi. Panowie już coś wiedzą? Macie go? pytał Eryk. Nie wyglądał na zupełnie trzeźwego. Robił wrażenie człowieka nie w pełni zdającego sobie sprawę z tego, co dzieje się wokół. Gdy pogadałem z nim dłużej, przekonałem się, że nie był pijany. Był po prostu chory. Miał gorączkę. Nie jadł. Nie wychodził z mieszkania potwierdziła to gospodyni. Sam zresztą tego nie ukrywał. Przejęty śmiercią Marii trzy dni siedział w domu. Nie zważając ani na potrzeby, ani na obowiązki, ani na to, co pomyślą o nim inni ludzie. Jak wy to mówicie, zastanawiał się przez moment, gdy zapytałem go o to, gwizdże na wszystko. A pańskie zdrowie? Co mi pozdrowił. Powinien pan dbać o siebie, starałem się go przekonać. Ukończyć studia, wrócić do rodziców, podjąć pracę. To ważne sprawy. Gwizdże na to powtórzył. Patrzyłem na niego uważnie, zastanawiając się, w jaki sposób wstrząsnąć tym młodym człowiekiem. Było mu to potrzebne, aby wrócił do życia. Potrzebne mnie także, bym miał pewność, że mogę wykreślić Fina ze spisu podejrzanych albo zostawić go tam z wszystkimi konsekwencjami tego faktu. Czas mijał szybko, nic nie przychodziło mi na myśl. Nic sensownego. Dlaczego pan tu do mnie przyszedł? Zapytał wreszcie Erik. Czuł się mimo wszystko gospodarzem. Przyczesał palcami czuprynę, zapiął koszulę pod szyją, nawet podniósł z podłogi stary, brudny ręcznik, którym zapewne czyścił kiedyś buty. Jednym słowem starał się robić dobre wrażenie. Byłem tam. Na dole odparłem machinalnie, nie zastanawiając się, co mówię. Chciałem już także dodać, zły na siebie, że od zadawania pytań jestem właściwie ja, gdy uderzyła mnie zmiana w twarzy studenta. U niej, zapytał. U niej. Zaczął bez słowa, bez jęku, kołysać się na boki, jak czynią to stare, wiejskie kobiety, gdy ogarnia je ból bez granic. Proszę się uspokoić, podszedłem do niego. Oderwał ręce od twarzy, zapytał: Czy tego, kto to zrobił, czeka kara śmierci? Nie wiem. Być może. O tym decyduje sąd. I okoliczności. Nie chcę żyć, powiedział głośno i wyraźnie. Zdrętwiałem. Czy to miało oznaczać, że Win przyznaje się do morderstwa? Poczułem się oszołomiony, ale równocześnie coraz jaśniej, coraz wyraźniej widziałem motywy, te, o których już myślałem wcześniej: zazdrość, zemsta młodego, zawiedzionego człowieka. Dlaczego pan nie chce żyć? Zapytałem ostrożnie, bo jej nie ma. Ktoś ją zabił. Powinniście go znaleźć. A pan, pan nie może nam pomóc. Postawiłem pytanie, patrząc uważnie w oczy Erykowi. Widziałem, że jest blady. Coś się w każdym razie stało w tym momencie. Czułem to, widziałem, że chłopiec jest przerażony. Proszę powiedzieć, rzuciłem z naciskiem. Co? Wszystko, co pan wie, wszystko. Wszystkiego nie da się powiedzieć, odparł. Zwiesił głowę. Niech pan mówi o sobie. O mnie? Nic ciekawego. Żyje 23 lata. Zresztą tego, co będzie panu potrzebne, dowie się pan i tak. A o niej? O niej? Oczy ryka zapłonęły. To była najpiękniejsza kobieta, jaką kochałem, odparł. Rozumiała mnie, potrafiła znaleźć radę na wszystko. Była dobra. Nie umiała skrzywdzić nikogo. Inteligentna, subtelna, o wspaniałym sercu. Kochałem ją. Czy pan to rozumie? Część znajomych daje Maryi Wiskońki charakterystykę, która odbiega od tego, co pan powiedział. Nic znali jej naprawdę albo zazdrościli powodzenia. Ona była dobra, przyjazna dla ludzi, życzliwa w smutku i nieszczęściu. Jakże mógł ktoś powiedzieć o niej coś innego? Chyba inne kobiety, z zazdrości. Pan ją kocha, inni nie. Ale umiałem patrzeć. Ja mam rację. Więc dlaczego odeszła od pana? Zdecydowałem się postawić to pytanie bez osłonek. Eryk zacisnął szczęki. Myślałem przez moment, że rzuci się na mnie. Pan nie mu prawa o to pytać. Zawołał tak głośno, że posłyszałem za drzwiami, w korytarzu, myśli tu pod stóp pani domu, która za moment zawróciła jednak do swego pokoju. Mam prawo pytać pana o wszystko powiedziałem. Tylko tyle, że pan nie musi na te pytania odpowiadać. Więc o co chodzi? Czego pan chce? Muszę wiedzieć, dlaczego nastąpiło zerwanie. Eryk milczał przez dłuższą chwilę. Namyślał się. Śmiało pomogłem mu. Niech pan się nie waha. Powiedziała, że to była pomyłka. Była starsza ode mnie o piętnaście lat. Dla mnie nie miało to żadnego znaczenia. Ale jej sąd był inny. Uważała, że nic ma prawa wiązać mi życia. Kazała mi zakochać się w kimś młodszym. Tak mówiła. Wiedząc, że rady nie posłucham. Że nic mogę, bo kocham tylko ją nikogo innego. Chciałem Marię poślubić. Rodzice państwo mieliby to Panu za złe wtrąciłem. Nie liczę się z ich zdaniem, zawołał. Moje życie należy do mnie. Nic potrzebuje ich łaski ani miłości, ani ich pieniędzy. Nie chcę, rozumie pan. Pomyślałem sobie, że chłopak buntuje się w sposób niejako teoretyczny. Korzysta przecież z funduszu ojca, na pewno pisuje do rodziców, jeździ do nich na wakacje. Nie chce pieniędzy. Pan sam zarabia na swoje utrzymanie? Spytałem. Nie. Ojciec ma zakłady drzewne, odparł i dopiero teraz pojął sens mego pytania. Ale jak zechce, to nie wezmę od niego ani grosza. Oczywiście, zgodziłem się. Mam pewną prośbę do pana. Słucham. Po moim wyjściu niech pan poprosi gospodynię, aby przywołała lekarza i należy zrobić dokładnie to, co on panu zaleci. Pan nie jest moją niańką, burknął, ale niezbyt groźnie. A teraz jeszcze jedno. Szukam jakiegoś śladu. Jakiegoś punktu zaczepienia w tej smutnej sprawie powiedziałem możliwie spokojnie, tak, aby chłopak uwierzył. Postanowiłem powtórzyć eksperyment na tym winie. Dlatego zakładam także wariant, że morderstwa dokonał ktoś nieznany w celach rabunkowych. Pan bywał często u Mary i Tak, twarz Ryka zrobiła się znów juk papier. Niechże mi pan pomoże. Chodzi o to, czy zginęło coś z jej mieszkania, coś, co miało jakąś wartość, a o czym nie wiemy. Tak, powtórzył. Nie wiedziałem, czy zgadza się, czy tylko machinalnie burknął to słowo. Chciałem, aby znalazł się razem ze mną w pokoju Marii. Ktoś przecież podniósł ją z podłogi i położył na tapczanie. To musiał być ktoś, kto żywił do niej w tym momencie ludzkie. Dobre uczucia albo przynajmniej uczucia te w nim się obudziły po wszystkim. Redaktor Majewski nie przyznał się. Więc może Eryk? Idziemy? Zapytałem. Tak powtórzył po raz trzeci. Podniósł się, wydało mi się, że traci równowagę, chciałem go podtrzymać, ale mnie odtrącił. Nic mi nie jest. Wyszliśmy, milcząc, z pokoju. Czułem na plecach spojrzenie pani domu. Zaraz wracam, powiedział Werek, mimo iż nie oglądał się za siebie, podobnie jak ja. Zapewne przyzwyczajony był do tego, że stara go pilnuje. Przed drzwiami Marii znowu lekko się zachwiał. Tym razem pobladł jeszcze bardziej. Podtrzymałem go. Prędzej warknął. Weszliśmy. Zatrzymałem go w korytarzu. Tutaj? Zapytałem. Rozejrzał się. Tam, koło wieżaka stał zawsze taki skórzany, jasnobrązowy neseser. Miał srebrny monogram Marii. Nigdzie go nie ma. Postawiła go w tym miejscu, aby zawsze przypominał jej, że gdy tylko zechce, może wyjechać w świat. Sama mi to mówiła. Dziękuję. Weszliśmy do pokoju. Na tapczanie leżała jeszcze poduszka, którą ktoś podłożył Maryi poty głowę. Wszystko znajdowało się na swoim miejscu, jak przedtem, jak za jej życia. Ona tu leżała, powiedział nagle Eryk i ukląkł na dywanie. O, tu wskazał. Skąd pan to wie? zawołałem przejęty. Byłem tu rano, tamtego dnia Eryk patrzył na mnie jak dziecko. Leżała martwa na ziemi. Więc podniosłem ją i okryłem kocem, żeby nie zmarzła. Ona nic nie czuła. Wiem, pan tego nie zrozumie. Musi mi pan powiedzieć, dlaczego pan tu wszedł, jeśli mam panu wierzyć. Mimo wszystko współczułem temu chłopcu. A jeśli zaplątał się w całą sprawę bezwiednie i grzęźnie w nieprzychylnych mu pozorach, Słyszałem hałasy, zabawiali się u niej jak w karczmie rzucił przez zęby Eryk. Nachodzili ją, często bez jej woli. Proszę mówić dalej pomogłem mu, gdyż zamilkł. Więc do końca nie wierzył, że ona go nie kocha. A Maria wstydziła się swych zabawowych gromadnych odwiedzin, widać musiał ją kiedyś o to zagadnąć, skoro podsunęła mu takie rozwiązanie, nachodzą ją bez jej woli. Nie spałem całą noc. Męczyłem się. Pragnąłem pójść do niej i zapytać, dlaczego pozwala innym na tak wiele. To były urodziny Joanny Enertyckiej, powiedziałem, aby mu nieco ulżyć. Nic złego, proszę pana. Ach tak, ucieszył się. A ja chciałem jej powiedzieć, co sądzę o tym wszystkim i że nic sobie nic robię z tego co ludzie myślą więc powinna do mnie wrócić tak rozumiem a gdy pan ją zobaczył myślałem że zemdleję chciałem uciekać bałem się że ktoś mnie zobaczy i posądzi mnie że to ja zabiłem Marię nawet byłem już przy drzwiach i wrócił pan bo pożałowałem tej kobiety Leżała jak martwy przedmiot na podłodze. Jak porzucony przedmiot. Czy nie zdziwiło pana, że była na wpół rozebrana? Nie. Myślałem, że zaczęła się rozbierać i zdjęła te swoje błyszczące spodnie takie szerokie. Spodnie? Tak. I że potem coś się stało. Że to się stało. Leżała bez ruchu. Zamordowana kobieta. Powinien pan o tym pamiętać. Więc ułożyłem ją na tapczanie, okryłem. I co dalej? Potem wyszedłem. Gdy wychodziłem, drzwi były otwarte. Zatrzasnąłem je. Dlaczego pan do nas nic zatelefonował? Chciałem, ale zbyt się bałem. Płakałem ze wstydu i bałem się. Pan wie? Popatrzał na mnie ze zgrozą. Ja czułem większy strach niż rozpacz. Wstyd mi. Nie zatelefonowałem, a polem lękałem się jeszcze bardziej, i dopiero teraz, dzisiaj. Pan to tak zrobił, że nie znaleźliśmy pańskich wyraźnych śladów. Pamiętałem o tym, wychodząc, wytarłem klamkę, zatrzasnąłem potem drzwi. Ledwie jej dotykając. Pamiętał pan, popatrzyłem zdziwiony więc to tak przygryzłem wargi dałem się wziąć na tegre Erek jest niezłym aktorem myślałem jeśli umie tak udawać to wszystko, co ma mi pan do powiedzenia wyznałem prawdę. Czy ktoś może potwierdzić pańskie zeznanie zapytałem, wiedząc, że jest to tylko czcza formułka. Eryk milczał. Patrzał na mnie. Ja na niego. Zaczynał rozumieć, że wyznanie, jak je uczynił, zaczyna komplikować jego osobistą sytuację. Ja tamtego nie zrobiłem. Kochałem ją. Wierzę panu. Ale to trzeba będzie dokładnie zbadać. Spotkamy się jutro. Do tego czasu nie wolno panu opuszczać miasta bez naszej wiedzy. Ależ dlaczego? Ponieważ jest pan podejrzany o dokonanie tego czynu na osobie Marii Visconti, muszę pana oficjalnie przesłuchać. Specjalnie nie używałem określenia morderstwo ani słowa areszt. Było mi, mimo wszystko, żal chłopca. Sam wyznał, co zrobił. Była to co najmniej okoliczność łagodząca. A jeśli powiedział prawdę, jeśli istotnie ktoś inny był mordercą? Pan mi nie wierzy? Wierzę panu, ale okoliczności się zmieniły. Rozdział 5. Tak więc miałem swego pierwszego podejrzanego, który idealnie spełniał wszystkie warunki, miał motyw: był sam owej nocy, a raczej wczesnego poranku w domu zamordowanej przyznał się do tego, potwierdziły to również badania daktyloskopijne. Porucznik Aleksiewicz poddał raz jeszcze analizie ślady i stwierdził, że mimo ich szczęściowego zatarcia z pewnością należą do Erka. Wyjaśniła się zagadka, ta mianowicie kto ułożył zwłoki denatki na tapczanie i dlaczego. Motywy uczuciowe których istnienie w tej mrocznej sprawie podejrzewałem od początku, zostały potwierdzone. Ale zeznanie Fina dotyczyło tylko części okoliczności, jakie musieliśmy wyjaśnić. Z całą stanowczością chłopiec zaprzeczał oskarżeniu o morderstwo lub o współudział w nim. Był obrażony, tak, obrażony tym podejrzeniem. Zgadzał się, że źle postąpił zatajając fakt, Iż wszedł był do mieszkania Maryi Wisconti i podniósł jej zwłoki z dywanu, gmatwając tym śledztwo. Jednakże lęk przed oskarżeniem o morderstwo mógł powstrzymać bardziej doświadczonych niż on od zeznania prawdy. Przecież Majewski miał także coś niecoś do ukrycia, a nie za pierwszym razem powiedział o tym. Czy mogłem dziwić się Erykowi? Nie miałem prawa wykluczyć go z kręgu podejrzanych tylko dlatego, że czułem do niego swego rodzaju sympatię. Pozostały jeszcze dwie zagadki. Czy istotnie w korytarzu mieszkania pani Visconti stał zawsze skórzany neseser, którego nikt z jej znajomych nie zapamiętał prócz Eryka? Jeśli był tylko wytworem jego fantazji? Naiwną próbą podsunięcia mi przedmiotu kradzieży, zmierzającą do potwierdzenia mych własnych podejrzeń? Przecież, prosząc chłopca o zejście do mieszkania Marii, sam podałem mu jako przyczynę możliwość rabunku. Potwierdził więc to za pomocą mitycznego neseseru z monogramem. Spytałem o niego kilka osób. Redaktor Majewski nie był pewny, czy go widział, czy nic. Joanna Enertycka wzruszyła ramionami. Neseser? A któż go trzyma w korytarzu i po co? Od czego jest szafa? Ale ja sam, na przykład, kładę swoją walizkę pod szafę, która ma bardzo wysokie nóżki i w len sposób wykorzystuję do maksimum przestrzeń mieszkania. Mimo wszystko nakazałem więc obserwacje ludzi podejrzanych o paserstwo. Wywiadowcy zaczęli się kręcić po bazarze Różyckiego. Puszczono w ruch maszynę, która mogła przynieść kinowi ratunek. Mogła jednakże nie wyjaśnić niczego. Bo jeśli paserzy domyślą się, że szukamy fantów z mokrej roboty, jeśli domyśla się, o co chodzi, zniszczą i spodnie, i neseser. Wszelki ślad po nich zniknie na wieki. Trzecią zagadkę stanowiła owa dziewczyna z kontynentalu Poszukiwano jej bezskutecznie. Wszyscy obecni na przyjęciu u Maryi potwierdzili jej istnienie, nie była więc niczyim wymysłem. To człowiek z krwi i kości który musi gdzieś żyć, mieszkać. Tylko gdzie? Jeśli była nową, prędzej czy później wyjdzie ze swojej nory. Z tą dziewczyną było coś nie w porządku. Dlaczego znikła jak kamfora? Czy bała się czegoś? Może wiedziała coś o morderstwie? Cześć trzecia. Rozdział pierwszy. Zdałem sobie sprawę, że idę z nosem przy ziemi jednym tylko tropem, u każdego z podejrzanych, łącznie z erkiem, dopatrując się wyłącznie uczuciowych motywów zbrodni. Zawiedziona miłość, zazdrość, obrażona duma męska i tak dalej. A tymczasem, mimo iż z mieszkania Maryi i nie zginęło nic wartościowego, jeśli nie liczyć owego neseseru. Mimo że ocalała biżuteria i nawet pierścionek na palcu ofiary pozostał nietknięty, u podłoża morderstwa mogły leżeć pieniądze. Przecież zamordowana była samotną, dobrze zarabiającą osobą. Z danych, jakie ściągnęliśmy ze Szwecji, wynikało, że jest. To znaczy była posiadaczką skromnego, ale nie pozbawionego pięciocyfrowych sum konta w banku w Malmo. A tu? Jeśli nawet nie cechowała jej zbytnia oszczędność, musiała przecież zebrać jakieś kwoty, nie miała samochodu, nie szalała w najdroższych lokalach, ubierała się modnie, lecz bez tej rzucającej się w oczy nadgorliwości, która każe płacić wygórowane ceny za sam fakt uzyskania czegoś tam w firmie prywatnej o najwyższej warszawskiej renomie. Maria Wisconki pracowała w Polsce już czwarty rok. Jej zarobki były tego rodzaju że powinno coś z nich zaoszczędzić. Gdzie się podziały te pieniądze? I czy w ogóle istniały? Kto mógł mi na to pytanie odpowiedzieć? Nakazałem dyskretną obserwację stylu życia wszystkich zamieszanych w sprawę morderstwa z wyjątkiem ma się rozumieć studenta, który siedział w areszcie oraz owej dziewczyny z kontynentalu. Masz list? Zapytałem przyjaciela, który oczekiwał mojej decyzji. Proszę. Cała kolekcja w komplecie. Przejrzałem spis jeszcze raz. Po namyśle wykreśliłem państwa kwiteckich. To znaczy aktorkę i jej męża, a także plastyka, co do niego wahałem się przez moment. Nim wreszcie uczyniłem to, co było jedynie słuszne. Miała alibi. Chciałbym mieć przez całe życie takie alibi jak on. Pewnie musiało im być razem bosko. Ale zaraz przypomniałem sobie, Hankę i zdrożnej myśli odbiegły mnie, jak zdmuchnięte przez szkwał. W czym rzecz? Żebym to ja wiedział. Może ktoś z nich ostatnio szczególnie dużo wydawał? Albo przedtem nie śmierdział groszem, a teraz ma harmonię pieniędzy? Myślisz, że ona miała flotę? Myślę. I nie znaleźliście żadnych śladów. Nie. To musiał zrobić ktoś, kto znal jej mieszkanie jak własne. Na pierwszy ogień poszła Joanna Enertycka oraz inżynier Rylski. Pani redaktor kawalerkę zdobyła w ten sposób, że przez kilka lat oczekiwała swej kolejki na liście pracowników telewizji ubiegających się o mieszkanie z budownictwa zakładowego. Wkład musiała zapłacić sama, uzyskała pożyczkę z kasy, gdzieś tam zapożyczyła się prywatnie. Miała także nieco własnych oszczędności. To było cztery lata temu. Dziś spłaciła już cały dług, grubo przed śmiercią Marii. Zarabiała przecież nieźle. Jednakże nie wiodło jej się najwyborniej. Musiała ubierać się przyzwoicie, bowiem dobra, modna sukienka to obowiązek, a nie przywilej zawodu dziennikarskiego. Poza tym kilkaset złotych miesięcznie wysyłała na adresanny enertyckiej w Radamsku. Anna to jej matka, ręcistka. Joanna była jedyna córką staruszki Oto cała tajemnica finansowego życia pani redaktor. Nic ponad normę, niewiele kłopotów, ale i niezbyt dużo możliwości wybicia się nad przeciętność. Czasami wyjazd do NRD albo do Czechosłowacji Tęsknoty podróżnicze pragnienie poznania światu którego zaspokojenie przypominało lizanie cukierka przez szybę Jakiż to daleki, nieznany świat I jaki romantyzm poznania na turystycznej wycieczce Juventuru Nic miała samochodu Nie starała się o przydział. To wszystko Inżynier Rylski to całkiem inna sprawa Lubił życić z fantazją Potrafił zaprosić Joannę z Marią do Bristolu Stracić tam połowę swej pensji nie przyznając się wcale do tego, że resztę miesiąca przeżyje jadając obiady w barze mlecznym, a na śniadania i kolacje chleb ze smalcem. Czasami miewał skądś niewielkie pieniądze. Grywał w totolotka, jeździł w sezonie na służewie, co obstawiać koniki, ale nic wyglądał na to, aby szczęście mu sprzyjało. A jednak raz w tym roku udało mu się, gdy obstawił fuksa i otrzymał wypłatę dziesięciu tysięcy złotych. Był znany w świadku Służewskiego Toru, a o takich rzeczach długo się tam mówi i jeszcze dłużej pamięta. Poza tym kilkaset złociszów wybierał czasami z kasy Totolotka. Wprost trudno w to uwierzyć, ale miał fart do gry. Namiętny brydżysta sądzę, że bardziej ekscytowała go wysokość wybranej w złotych niż sportowe współzawodnictwo. Często bywał w sobotnie wieczory u podobnych do siebie. I tak żył, bałaganiarsko, bez planu, pracując, gdy było trzeba, do utraty sił i bawiąc się, jak nadarzyła się okazja. Nie myślał o przyszłości. Co to jest przyszłość? Mawiał. To jest to, co będzie jutro. A ja żyję dzisiaj. U mnie zawsze jest dzisiaj. Oboje zbliżyli się do siebie nie tak dawno temu. Ale znajomi Rylskiego i Joanny zgodnie twierdzili. Że coś się w nich obojgu zaczęło odmieniać. Ona stała się jakby radośniejsza, nabrała większego polotu, straciła nadmierną powagę, on, bałagua i wolny ptak, coraz częściej przykładnie wychodził z nią po pracy albo przynajmniej wpadał do pokoju redakcyjnego, aby pożegnać Jasie, gdy musiał zostać dłużej. Z tego coś będzie mawiali ich przyjaciele. Oni nigdy dotąd tacy nie bywali. Joanna nic znosiła Marii, ponieważ wiedziała zapewne o jej krótkotrwałym romansie z Rylskim. A ponieważ znała go i rozumiała, że tylko mocna ręką uda się go utrzymać, pilnowała twardo swego mężczyzny. Była świadoma, że Rylski dałby się skusić każdej podobnej kobiecie. Bez zastanowienia i bez żadnych groźniejszych konsekwencji. Ale któż godzi się z tym, aby mieć rywalkę choćby tylko przez jedną noc, nie w wypadku tych dwojga ludzi sprawy finansowe nie wchodziły w rachubę. W każdym razie, jak dotychczas, brak było danych, aby znaleźć dla tych dwóch figur odpowiednie właściwe pole na szachownicy, na której pragnąłem rozegrać swój mecz z nieznanym mi przeciwnikiem. Rozdział drugi. Technik nagrań. Zawadzki. Zarobki miał niezłe. Zatrudniona była również jego małżonka, ale musiał ubrać i wyżywić trzech dorastających chłopaków oraz tościową, której istnienie utrudniało co prawda, życie musiał się nieraz nasłuchać ostrych uwag o sobie, ale równocześnie umożliwiało żonie pracę. Zawadzki nie stronił od kieliszka. Był aż do przesady koleżeński, lubił kobiety. Ale nic nie świadczyło o tym, aby w tych sprawach przekraczał granice którą żona może jeszcze tolerować. Nie miała chyba złudzeń co do tego, jakim jest, ale również nic wierzyła zbytnio plotkom na jego temat. To była dobra, ułatwiająca życie postawa, wierzyć tylko temu, w co się wierzyć pragnie i zapominać o tym, co nie warte pamięci. Od pewnego czasu Zawacki zdradzał coraz żywszą chęć nabycia samochodu. Trwało to mniej więcej rok, może nieco krócej. Rozmawiał często z kolegami na ten temat, radził się, jaka marka lepsza. Na serenkę machał pogardliwie dłonią, myślał o wartpurgu, o Fiacie, marzył o Volkswagenie. Przyjaciele uważali to za austriackie gadanie. Dawali się jednak wciągać w zabawę, śledzili razem z zawadzkim wahania cen na giełdzie samochodowej, przeliczali, co bardziej się opłaci, kupić bony pekańskie i za nie polskiego eksportowego Fiata, czy może. Tu zniżali głos, zdobyć na czarnym rynku dolary i zamówić właśnie Volkswagena. Był to jakby rodzaj hazardu, wciągał ich, pozwalał wyżyć się, pomarzyć. Jeden zawadzki brał to wszystko na serio, mawiał też, że wcale nie wykluczone, że pójdzie za ich radą i kupi bony albo może i dolary. Nic wyjaśniał, skąd weźmie pieniądze na ten cel, lecz rozmawiał o nich z taką pewnością. Jakby już trzymał je w garści? Jakim cudem? Skąd? Odpowiedź mogła mieć bardzo ważne znaczenie. Zawadzki pierwszy wyszedł wówczas w noc mordu z domu Maryi Visconti, wrócił do siebie piechotą w czasie, który potwierdziła swym zeznaniem jego żona. Ale gdyby tak zaczekał w mroku na okazję, zrobił, co zamierzał, a dopiero potem złapał taksówkę i pojechał do domu? Mieszkał na drugim końcu miasta. Gdy wszedł, jego żona zapytała, która to godzina? Nie spojrzała jednak na zegar. Była rozespana, zmęczona. Długo czekała na mężu. Uwierzyła mu, uja z nią razem. Tymczasem Zawadzki mógł podać godzinę. Jaką chciał, kobieta i tak nie sprawdzałaby. Bo dlaczego miałby kłamać? Tylko dlatego, aby zyskać alibi. Ale byłoby mu potrzebne. Gdyby był mordercą, wezwałem Zawackiego na przesłuchanie. Wydawał się nieco przestraszony, lecz nie tyle, aby zaciąć się w milczeniu, za którym ukryłby się przede mną. Samochód powtórzył moje pytanie. No cóż, panie kapitanie. Mam dwie książeczki PKO po sześć tysięcy. Co kwartał czekam na wyniki losowania, jak na zbawienie. Rozumiem. I na to tylko pan liczy? Nie tylko. Brat żony ma gospodarkę na pomorzu czterdzieści hektarów. Obiecał spłacić siostrę tak mu matka przykazała. Nie musi takie prawo, panie Zawadzki. nie musi przyznał, ale on boi się swojej matki jeszcze bardziej niż prawa zaśmiał się. Pan kapitan nie zaznajomił się z moją teściową? co to ma do rzeczy. A boby pan kapitan nie pytał, co ona ma do tego. Ma słowo honoru i brat spłaci swą jedyną siostrę, animowy. Dużo tego? Na samochód wystarczy. Sirena. Może być i Sirena, jak się nie uda podłapać czegoś lepszego. Volkswagen. Chciałaby dusza do raju. Ale dolarów nie dają, zaśmiał się. Widać było, że nie czuje lęku. Liczył na to, że ma niezbite dowody niewinności owe książeczki, które mógł w każdej chwili okazać, i zeznania teściowej oraz szwagra. Nie zawahają się przecież potwierdzić jego słów. Patrzyłem uważnie na twarz tego człowieka. Był zadufany w sobie, niemal drwił ze mnie. Jakże niewiele rozumiał z naszej pracy. Nie miał pojęcia o tym, co wiemy, a czego dowiemy się prędzej czy później, jeśli to jest potrzebne. Oto na przykład otrzymałem przedwczoraj wiadomość, że na czarnym rynku pojawiła się partia czterech tysięcy koron szwedzkich. A przecież nie był to sezon turystyczny, spuścił je ktoś tutejszy. Pojawiły się w kawiarni Bristolu. Porucznik Albinowicz z dewizówki poinformował mnie o tej sprawie. Ponieważ prosiłem go, aby każdą większą transakcję, o której będzie wiedział, wziął pod lupę, u przy okazji wspomniał mi o niej. Spodziewałem się bowiem, że Maria Visconti mogła mieć oszczędności w koronach czy dolarach, nie w złotych. Pragnęła przecież wyjechać kiedyś z Polski, po zakończeniu kontraktu. Porucznik Albinowicz referował sprawę z notatek. Ten gość nazywał siebie samego przyszedł na kawę. A potem udawał, że nie ma innej waluty, tylko korony. Kelner nie w ciemię bity, nic chciał przyjąć banknotów, żądając polskiej floty. I wtedy zjawił się Max, wiesz, który Wiem mów. Pożyczył facetowi setkę, żeby było czym zapłacić, a sam przysiadł się do niego. Pogawędzili, wypili po koniaku, Max stawiał. Moi ludzie usłyszeli, że idzie o kilka tysięcy koron. Max dał się na to wziąć? Wyczuli interes. Ten nowy wyglądał na frajera, na takiego szwedzkiego Polaka, co to odwiedziło ojczyznę. Ale przy cenie zaczęli się kłócić. Max zapominał, gdzie jest. Podobno tamten był nieugięty. Chciał po dwadzieścia dwa za koronę, ani grosza mniej. Co dalej? Dogadali się. Wyszli razem z kawiarni do hallu Bristolu. Tam dokonali transakcji. A potem? Potem nic. Mamy film. Chcesz, to ci go pokażę. Oczywiście chciałem. Poszedłem do salki projekcyjnej. Mój Boże, nie było żadnych wątpliwości. Sprzedającym był nasz znajomy Zawacki. Dlatego wezwałem go dziś na przesłuchanie. Chciałaby dusza do raju, ale dolarów nie dają, to były jego słowa, pełne tupetu. A korony panu nie wystarczały, panie Zawacki? Jakie korony? No te od pani Wisconti: cztery tysiące. Szwedzkie. Nie rozumiem. Pobladł gwałtownie. Korony jak dolary można za nie kupić w PKO samochód. Tylko, że jaki już je pan miał, zaczął się ich bać. Nie wiedział pan, czy czekać cierpliwie, aż sprawa ucichnie, czy się ich pozbyć. Trzymać w domu niebezpiecznie, bo jak znajdziemy, to nic pana nie uratuje. Więc wolał pan sprzedać. Polskie pieniądze o niczym nie świadczą. Szwagier przysiągłby, że dał je jako spłatę z gospodarki. Tak miało być, panie Zawadzki? Nie, to niemożliwe. Jakieś nieporozumienie szeptał przerażony. To, co mówiłem, było dla niego miażdżącym ciosem. Nie oczekiwał, tak myślałem, że sprawa wyjdzie na jaw. Wierzył, że nigdy się o niej nie dowiemy. Czy przyznaje się pan do nielegalnej sprzedaży czterech tysięcy koron szwedzkich, które były własnością Maryi Visconti? Nie. Nie. Mamy ciekawy film, proszę pana. Idziemy, pokażę panu. Bezwolnie szedł za mną. W salce projekcyjnej w milczeniu patrzył na ekran. Potem, gdy wróciliśmy do mego gabinetu, nic odzywał się przez jakiś czas. Czekałem. Co postanowi. Trwało to jednak zbyt długo. Powiedziałem więc: Mamy też tego człowieka, który kupił walutę od pana. Nazywają go maksymalnie. Nie wyprze się pan tej historii. Zawadzki milczał. Powiem panu, jak to było. Po wyjściu z mieszkania Maryi Wisconti zaczekał pan gdzieś w pobliżu, aż wszyscy opuszczą dom. Wiedział pan, że Rylski z Joanną pójdą do niej, o piętro wyżej. Pozostawał więc tylko Majewski i ta dziewczyna z kontinentalu. A kiedy redaktor, a później ona poszli sobie, pan wrócił do Maryi Visconti. Nie. Zawołał Zawadzki. Pan wiedział, gdzie chowała swoje korony. Kiedy otworzyła drzwi, wepchnął ją pan do pokoju, uderzył czymś ciężkim w głowę. Nie. A potem spokojnie przeszukał pan pokój. Znalazł pan pieniądze i wyszedł przez nikogo niezauważony. Tak było? Nie. Ale pan miał jej pieniądze. To pan je sprzedawał. Dlaczego? Milczał przez chwilę, łapiąc oddech jak ryba na piaszczystym brzegu. To było inaczej, powiedział rwącym się głosem. Ja wtedy naprawdę poszedłem do domu. I nie zostałem na ulicy ani nie zamordowałem Marii. Ona wiedziała, że ja chcę sobie kupić dobry samochód. Przekazała mi te pieniądze przez redaktora Majewskiego. Miałem jej zapłacić po 22 złote za koronę. Szwagier rzeczywiście obiecywał mi przywieźć spłatę za grunt. Ile? 150 tysięcy. Sporo. Widzi pan, ucieszył się zawadzki, jakby od tego, że tych pieniędzy było niemało, zależała jego niewinność. Kiedy Majewski wręczył panu korony, trzy dni przed śmiercią Marii. To wszystko trzeba sprawdzić, powiedziałem. Nie wierzyłem temu człowiekowi, ale nic miałem prawa kierować się swymi uprzedzeniami. Wiedziałem, że pan mnie wypuści zawadzki i o mało nie zaszlochał z radości, dławił się słowami. Dziękuję panu, panie kapitanie, moja rodzina, moja żona i dzieci. Zostanie pan w areszcie przerwałem. Sprawę wyjaśnimy. A jeśli nie zamordował pan Maryi Wisconti ani nie brał udziału w tym morderstwie, będzie pan wolny. Lecz za handel walutą odpowie pan i tak. Tylko że ja już nie będę miał z tym nic wspólnego. Zawadzki był drugim, którego dla dobra śledztwa zmuszony byłem zamknąć w areszcie. Jutro prokurator z pewnością wyda nakaz aresztowania. W lej sprawie jest zbyt wiele ciemnych stron. Najciemniejszą była tragiczna śmierć Marii. Rozdział trzeci. Czy może mi pan powiedzieć, jak pan doszedł do posiadania swego Volvo? Zapytałem redaktora Majewskiego. Zaprosiłem go na rozmowę telefonicznie, bez zbędnych pisemek i formularzy, ale wiedział, że odmówić mi nie może. Przyszedł punktualnie. Czy to coś złego? Odparł pytaniem na pytanie. Zauważył, że spojrzałem na niego sułkosa i szybko zaczął mówić. Nabyłem go na giełdzie samochodowej. Mam rachunek. Za co? Za pieniądze, oczywiście. Posiadałem oszczędności dodał pośpiesznie, aby zatrzeć wrażenie niestosownego żartu. Pracuję ponad dwadzieścia lat, a drogę samochodziarza zacząłem od trabanta. Potem był wart Gdy zmarł mój ojciec, właściciel sporego gospodarstwa, sprzedałem je i tak oto powstała fortuna wystarczająca na zakup tego samochodu. Volvo to dobry wóz sprawa wygląda prawdopodobnie odparłem z lekkim wahaniem. Ona nie tylko tak wygląda to jest prawda. Jasne. A jakie stosunki finansowe łączyły pana z zamordowaną rzuciłem to pytanie właśnie teraz, w momencie, gdy Majewski czuł się niemal bezpieczny. Nie rozumiem zdziwił się. O co panu chodzi? Oto, że uczestniczył pan jako pośrednik pomiędzy nią a innymi osobami, specjalnie użyłem liczby mnogiej przekazując pewne sumy w walucie szwedzkiej do sprzedaży. To ciężkie oskarżenie, odparł, trąc dłonią zmarszczone czoło. Nie zdziwił się, nie zaprzeczył, zastanawiał się, jakby szukając w myślach jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. Czy mam panu dopomóc i przypomnieć? Nie przerwał mi. Domyślam się, o co chodzi. Trzy dni przed śmiercią Maria prosiła ranie o przekazanie czterech tysięcy koron technikowi zawadzkiemu. Miał za nie kupić wóz w PKO. To wszystko, co wiem w tej sprawie. Dlaczego sama tego nie uczyniła? Przypuszczam, że chciała mieć świadka, po prostu jakiś dowód tej pożyczki. Pan to nazywa pożyczką. Przeciągnąłem ostatnie słowo, a tymczasem waluta została sprzedana nielegalnie, a pan stał się pośrednikiem w tej transakcji. Nic o tym nie wiem, a pożyczka nie jest chyba karalna, jeśli się nie mylę. Pan Zawacki mówił jedynie o sprzedaży i o tym, że korony otrzymał od pana. Nie wiem, co on zeznał, ale wiem, co ja zrobiłem. Spełniłem prośbę Marii. Nigdy więcej ani przedtem, ani potem nic brałem udziału w żadnych tego rodzaju sprawach, nigdy nie handlowałem obcymi walutami, uśmiechnął się z goryczą, nie kupowałem ich, ani nie sprzedawałem nikomu. Proszę to zaprotokołować. Protokolant pisał z przyjęciem. Nie patrzył ani na mnie, ani na podejrzanego, był już tylko samą pracą, pamięcią i dłonią, wodzącą po papierze, tak szybko, jak tylko było to możliwe. Spojrzałem na chłopaka, miał ze mną sporo roboty, był nowy, niech się uczy. Powiedział pan: Nigdy przedtem, ani nigdy potem. Przerwałem dla nabrania tchu. Serce waliło mi mocno. Czy to oznacza, że po śmierci Maryi Wisconti, to znaczy potem, wydarzyło się coś, co miałoby jakiś związek z jej pieniędzmi? Co pan o tym wie? Nic. Panie kapitanie, Majewski zacisnął wargi. Użyłem tej formy bez specjalnego znaczenia. W każdym razie podkreślam, że o fakcie pożyczki wiedziała, oprócz mnie i samego Zawadzkiego, także Joanna i może nawet Rylski. Dlaczego użył pan słów może nawet? Bo to niepoważny człowiek odparł Majewski. Zamyśliłem się. Poczęstowałem redaktora papierosem, sam zaciągnąłem się również. Paliłem powoli, zyskując trochę czasu do namysłu. W istocie rzeczy zeznanie Majewskiego nie stało w sprzeczności ze słowami Zawadzkiego. Tamten mówił właściwie to samo. Zgadzały się daty przekazania pieniędzy. A czym pan tłumaczy fakt, iż Zawadzki zamiast kupić wymarzony samochód, usiłował sprzedać korony? Maria nie żyła. Jeśli pozbyłby się waluty, wówczas moje słowa o pożyczce, której mu udzieliła, byłyby tylko jak czek bez pokrycia. Bo gdzie owe korony? Brak dowodu. Sądzi więc pan, że ich nie chciał zwrócić? Tego nie powiedziałem. To tylko jedna z możliwych wersji sprawy. A jak Zawadzki zamierzał spłacić pożyczkę? W złotych? Nie wiem. Chyba tak. Czy nie orientuje się pan, panie Majewski, w jaki sposób Maria doszła do tych koron? Przywiozła je ze Szwecji? Trochę ryzykowne, jeśli nie zgłosiła tego przy odprawie celnej, nie sądzi pan? Nie wiem. A co robiła? Zaoszczędzonymi polskimi pieniędzmi? Przecież miała jakieś oszczędności, czyż nie tak? Pan powinien o tym wiedzieć. Nic mi o tym nic wiadomo. Tych pieniędzy nie ma w jej mieszkaniu. Nie było także żadnych książeczek PKO. Tylko pięć tysięcy złotych, zapewne część pensji. To wszystko. Nic nie wiem o tej sprawie, powtórzył Majewski. A czy Maria Visconti pragnęła wyjechać z naszego kraju? Postawiłem to pytanie, czekając pilnie, co odpowie dziennikarz. Jej kontrakt już się kończył. Podobno miała zamiar przedłużyć umowę. Tak mi powiedziała. Ale nie wiem, czy był to jej rzeczywisty zamiar, chociaż sądzę osobiście, że tak. A gdyby przyjąć, że pani Visconti pragnęła wyjechać, wówczas wolałaby chyba wywieźć ze sobą korony szwedzkie. Nie sądzi pan? To nonsens. Wreszcie w jaki sposób by je zdobyła? przy czyjejś pomocy na przykład przy pańskiej pomocy panie majewski patrzyłem mu prosto w oczy nie zmrużył powiek wytrzymał to spojrzenie byłaby to tylko przyjacielska przysługa odparł po chwili bez chęci zysku ale sprzeczna z przepisami tego kraju uzupełniłem poza tym zaślepiej byłoby się przyznać do tego niż utrudniać nam prowadzenie śledztwa i to w takiej sprawie o morderstwo. Pan usiłuje mnie zastraszyć. Przepraszam, jeśli tak mnie pan zrozumiał. Pomyślałem, że zrozumiał właściwie. A ta przyjacielska przysługa, moim osobistym zdaniem, nie jest specjalnie naganna. Pod jednym wszakże warunkiem. Pod jakim? Że koron nie było więcej niż cztery tysiące, panie Majewski. Nic o tym nie wiem. Więc pan nie może nam pomóc? Nie. Odwróciłem się do protokolanta. Proszę wprowadzić tego człowieka. Milicjant wyszedł, aby za moment wrócić do mego gabinetu z Maxem. Waluciarz, przejęty własną przegraną, starał się uczynić, co tylko mógł, aby zmniejszyć swą winę. To był jeden jedyny raz, panie kapitanie mówił, blaskając wilgotnymi wargami, Czy za jeden raz można człowiekowi marnować życie? Czy to po ludzku proszę pana? O tym potem przerwałem mu wylewną orację. A teraz słuchaj maksymalnie. Spójrz dokładnie wokół siebie i powiedz, kogo znasz z obecnych w tym pokoju? Z obecnych usiłował zyskać na czasie. No, przede wszystkim pana kapitana. To raz. A poza tym? Poza tym? No cóż. Tego młodego pana, co pisze protokół, to ja nie znam. Rozumiem. No, a pana redaktora Majewskiego to ja znam, bo cała Warszawa go zna. Panie kapitanie, wydusił z siebie z wyraźnym wysiłkiem. Chciał być w porządku wobec nas obydwu. Rozumiem. Max patrzał na mnie z niepokojem. Lękał się, że nie wszystko gra. Czekał wlec na dalszy ciąg. Te korony szwedzkie powiedziałem, powoli wiesz, te, przez które wpadłeś, odkupiłeś po dwadzieścia dwa złote. A to były te same korony, które sprzedałeś panu redaktorowi i zablufowałem. Przelicz sobie, ile na tym straciłeś. Umiesz uczyć? Max stal nieruchomo, poruszając wargami, jakby rachował jakieś sumy albo się modlił. Raczej to pierwsze. Aż dziw bierze, że taki prostak potrafił pracować w tej branży. Osiem tysięcy szepnął wreszcie i pobladł. To była wściekłość. Wykiwał cię zaśmiałem się. To kłamstwo. Zawołał Majewski. Pan zastosował metodę niegodną. To szantaż. To konfrontacja, odparłem. O zamiarze wyjazdu Maryi Visconti wiem z Wydziału Spraw Osobowych Telewizji, a o jej oszczędnościach, powiedziała mi lista wypłat w kasie tej instytucji, zestawiona z trybem życia. Duże zarobki plus zwykłe życie muszą dać w sumie nadwyżkę, czyż nie tak? I była nadwyżka, wtrącił się maksymalnie. Ten pan kupił ode mnie pięć tysięcy. A ja odkupiłem cztery. Gdzie ten tysiąc, panie Majewski? Zwróciłem się do blednącego z sekundy na sekundę człowieka. U pana? U mnie odparł z wysiłkiem. Pożyczyłem od Marii. Miałem kupić nowe opony, trochę detali. Korony są w domu. A dlaczego denatka raz skupowała korony, to znów je rozpożyczała, godząc się na zwroty w złotych? Może trzeba byłoby oddawać dług także w walutach? Wahała się, czy nie przedłużyć kontraktu. I właśnie kilka dni przed śmiercią to uczyniła. Oświadczyła kierownictwu, że może zostać dłużej, jeśli to dogadza telewizji. Dlatego przestało jej zależeć na koronach. Rozumiem. Więc wszystko jasne? Zapytał z nadzieją w głosie. Nie sądzę. Odprowadźcie rozkazałem protokolantowi, aby odstawił maksa tam, skąd go zabrał. O co jeszcze panu chodzi? Zdenerwował się Majewski. Podałem mu papierosa, zapaliliśmy. Czekałem w milczeniu na powrót mego współpracownika. Gdy zjawił się, powiedziałem: Pan jeden, panie Majewski, owego wieczoru miał wóz do dyspozycji. To się zgadza? Tak. I pan jeden wiedział, że Maria Visconti ma w domu tysiąc koron. Był pan podniecony alkoholem. Potrzebował pan tych pieniędzy. Ależ Maria pożyczyła mi je przedtem. Zawołał. Czy ma pan świadków? A czy pan może mi udowodnić, że to ja dokonałem rabunku? Istnieje wiele poszlak świadczących przeciwko Panu odparłem. Jedną z nich jest pasmo kłamstw, które pan stosował, aby wprowadzić w błąd śledztwo? A drugą możliwość szybkiego poruszania się po mieście owej nocy za pomocą samochodu. Pan mógł nawet spod własnego domu zawrócić pod dom, w którym mieszkała Maria. Uczestniczył pan w jej interesach walutowych. Ma pan od niej tysiąc koron szwedzkich. Kto wie, co jeszcze znajdziemy u pana przy rewizji? I co powiedzą nowi świadkowie, mieszkańcy ulicy Dobromiła, gdy zaczniemy się pytać, czy nie widzieli nad ranem samochodu marki Volvo podjeżdżającego lub stojącego pod domem numer 244? Czy oznacza to, że jestem aresztowany? Do wyjaśnienia odparłem ze spokojem. Sprawa Marii Visconti nabiera bowiem nowych aspektów. Rozdział czwarty. Rewizja w mieszkaniu redaktora Majewskiego nie przyniosła żadnych rewelacji. Tysiąc koron szwedzkich oczywiście znaleźliśmy. Zresztą nie trzeba było długo szukać. Leżały w szufladzie otwartego biurka. Na nim, obok ciężkiej, brązowej lampy, stała w niklowej oprawce podobizna Maryi Visconti. Uśmiechnięta patrzyła na mnie jak żywa. Prawdę mówiąc. Fotografia właściwie nie była najlepsza, kobieta uśmiechała się nieco sztucznie, ale mimo wszystko wydało mi się, że zaczynam rozumieć redaktora Majewskiego. Można ją było kochać, nawet z oddalenia, warto było zrobić dla niej wszystko, o co poprosiła, aby zasłużyć na jej wdzięczność. Należało może nawet ryzykować dobrym imieniem, aby tylko zyskać szansę powrotu Marii. Otrząsnąłem się. Idiotyczne myśli. W ten sposób można wszystko usprawiedliwić, znaleźć wytłumaczenie każdego przestępstwa. A tymczasem te romantyczne drymałki mogą mieć jakiś sens w odniesieniu do Erka, bo to chłopak, co jeszcze życia nic zaznał, lecz nie w stosunku do dojrzałego, statycznego mężczyzny w wieku. W jakim wieku? Nie chciało mi przejść przez gardło, że w moim wieku. Tak, tak, bo to byłoby przyznanie się do niezasłużonej niczym porażki. Dojrzałość kojarzy się z końcem czegoś, co było świeże, po prostu z odejściem młodości. Dojrzałość, czyli początek starości jeszcze niezauważalnej, ale już obecnej już postukującej lekko we drzwi, aby ją wpuścić do domu. Byłem w nie najlepszym nastroju. Maria Visconti Kobieta, która miała tyle twarzy, z iloma ludźmi rozmawiałem o niej. Każdy z nich widział w niej kogoś innego. Choć większość znała ją dobrze. Jedno nic ulegało wątpliwości, była piękna. Ale czy szlachetna i dobra, jak wierzył Eryk? Nie byłem tego taki pewny. Czy należała do osób, które szukając mocnych wrażeń sięgają bez specjalnych oporów po coraz nowych partnerów jak uważała Joanna i chyba także trochę Rylski oraz Plastyk z parteru? Czy może istotnie szukała miłości, prawdziwego uczucia? które niemal zawsze jest nieosiągalne, bezbronna w tym instynktownym dążeniu jak na owad. Tak ją rozumiała aktorka, pani Kwitecka, wbrew poglądom własnego męża. A za kogo Marię uważał Majewski? Nie mówił o tym nigdy. Miał jej fotografię na biurku, mimo iż porzuciła go bezpowrotnie. Dla Marii naraził się na konflikt z prawem, uczestnicząc w handlu walutą poświęcić się dla kogoś, to znaczy uznać, że ktoś jest tego wart. Nie wiedziałem, co mam począć z tą sprawą. Zamordowana kobieta przekroczyła polskie prawo, dokonywała nielegalnych transakcji. Czy była to sprawa jednorazowa, przypadkowa, jak przedstawiał ją redaktor Majewski, czy może kryło się za tym coś więcej, jakiś bardziej rozległy system przestępczego działania którego jedno ogniwo odnalazłem właśnie dlatego, że ktoś zamordował Marię Visconti. Miałem w komplecie właściwie całe towarzystwo, w jakim przebywała ta kobieta. Fiński student, Eryk, najbardziej zagrożony, bo to on właśnie był ostatnim człowiekiem, który znalazł się w mieszkaniu Marii Visconti sam na sam z nią. Z żywą czy martwą? Musiał się tam znaleźć po drugiej godzinie w nocy. A już po odejściu owej dziewczyny z kontynentalu, gdybyśmy ją odnaleźli, wszystko byłoby jasne. Wedle orzeczenia lekarskiego śmierć nastąpiła w porze, w której on właśnie mógł tam być, ale o której naprawdę wyszedł ze swego mieszkania. Czy gospodyni nic nie zauważyła? Przejrzałem raz jeszcze protokoły zeznań. Wdowa po dziennikarzu, gospodyni Fina, nie potrafiła nic dokładnego na ten temat powiedzieć. Protokolant zanotował. A czy sublokator wychodził tej nocy albo nad ranem z mieszkania, tego dokładnie powiedzieć nie mogę. Cóż to właściwie znaczy? Przeczytałem raz jeszcze. Wdowa po prostu dawała do zrozumienia, że nie jest pewna, czy Eryk wychodził z domu, czy nie. Może wiec wiedziała o czymś, o czym bała się zeznać do protokołu? Cóż to było? Pojechałem natychmiast do jej mieszkania. Gospodyni studenta z przestrachem słuchała moich słów, zaprzeczając bez przerwy, niemal machinalnie. Nie, nic nie wiem, nie, proszę pana. I wtedy użyłem argumentu najcięższego kalibru. Proszę pani, niechże mnie pani uważnie wysłucha. Erik jest poważnie podejrzany o dokonanie tego czynu. Był w mieszkaniu Denatki, potwierdziły to ślady jego palców. Sam zresztą przyznał się do tego. Pani zeznała, że nic pewnego nie wie o jego wyjściu. To przecież nie oznacza, że pani nie wie nic. Pani tylko nie jest czegoś pewna. Od tego, co pani sobie przypomni i co zechce nam powiedzieć, zależy bardzo wiele. Może życie młodego chłopca. Nie, proszę pana, ja bardzo proszę. A gdyby to był pani syn, i gdyby ktoś taki juk pani odmawiał mu pomocy? A co będzie, jeśli zaszkodzę mu zamiast dopomóc? Musi pani zeznać prawdę. Już powiedziałam wszystko. Nie. Gospodynni siedziała nieruchomo na fotelu, nie ocierając kropli potu, spływających jej z czoła. On oczekuje pani pomocy. Przez chwilę patrzała na mnie oczyma pełnymi rozpaczy. Erik przez całą noc nic spał. Chodził po swoim pokoju. Ja mam bardzo lekki sen. Przerwała na moment, aby zaczerpnąć tchu, o której wyszedł z mieszkania. Zanim jeszcze rozniesiono mleko, szarzało za oknami. Niem usłyszałam dzwonienie butelek. Nie upłynęło zbyt wiele czasu. Mogło więc być nawet około w wpół do szóstej. A kiedy wrócił? Zaraz. To nie trwało dłużej niż kilka minut. Jest pani pewna? Chyba tak. Był już z powrotem, kiedy mleczarka postawiła butelki pod drzwiami, a ona jest punktualna. Przynosi mleko po wpół do szóstej. Czy zdarzyło się coś charakterystycznego o czym jeszcze nie wiemy biegł po schodach przeskakiwał po kilka stopni wpadł do domu ciężko dysząc, ale drzwi otworzył ostrożnie słyszałam w korytarzu jego świszczący oddech potem zamknął delikatnie zamek i wszedł do swego pokoju czy ktoś z domowników może to potwierdzić to tylko ja muszę wcześnie wstawać. Panie Kapitanie. Rozumiem i dziękuję. Czy będę jeszcze raz wzywana do Panów? Zobaczymy. Jeśli to się okaże konieczne. Rozdział 5. Zastanawiałem się nad tym, co mi opowiedziała gospodyni Eryka. Gdyby założyć, że oboje mówią prawdę. To właściwie ich zeznania uzupełniają się wzajemnie. Student wyszedł z domu tylko na chwilę. Szedł zapewne wściekły, może chciał zrobić Maryi awanturę. Przekroczył próg jej domu, nie zastanawiając się, że drzwi zostały otwarte. Zobaczył ciało, chciał uciekać, zawrócił. Podniósł kobietę z ziemi, okrył kocem narzutą i dopiero wówczas wybiegł. Czy to wszystko musiało trwać dłużej niż zaledwie kilka minut? Sądzę, że gospodyni Eryka mówiła prawdę. Finn był nieobecny tylko przez bardzo krótki czas, więc chyba nie mógł wówczas dokonać zbrodni. Na pewno nie mógł. Nie był zawodowcem. A walka z kobietą musiałaby trwać jakiś czas. Eryk jest więc pozornie najbardziej podejrzany. Ale zarazem najbardziej moim zdaniem niewinny z nich wszystkich jeśli oczywiście wdowa mówiła prawdę. Gdybym miał wreszcie tę dziewczynę z kontinentalu, wyjaśniłoby to wiele istotnych spraw przede wszystkim kiedy opuściła mieszkanie Maryi Visconti, bo przecież dopiero potem musiał się dokonać ostatni akt tej ciemnej tragedii. I czy czas pomiędzy jej odejściem a przybyciem ryka był dostatecznie długi aby pomieściła się w nim wizyta prawdziwego mordercy? Czyja? Jeśli nie Erek, to kto? Rylski? Zawacki? Majewski? Rylskiemu nic zarzucić nie można. Od chwili, gdy wyszedł z Joanną, nie rozstawał się z nią aż do czasu, gdy odkryli zwłoki przyjaciółki. Zawacki, zaplątany co prawda w aferę walutową, został właściwie oczyszczony z najcięższego zarzutu przez redaktora Majewskiego. To Majewski bowiem potwierdził, że Maria Visconti pożyczyła technikowi cztery tysiące koron. Tym samym odpadał motyw zbrodni z chęci zysku. Morderstwo zaś, zmierzające do tego, aby dłużnik nie musiał oddać należności wierzycielowi, jest hipotezą teoretycznie możliwą do przyjęcia, ale mało prawdopodobną. Sprawę znał przecież redaktor. A Zawadzki istotnie miał wkrótce otrzymać pieniądze od szwagra. Jego żona stwierdziła, że oprócz tego mieli trochę własnych oszczędności owe dwie książeczki samochodowe i dwadzieścia tysięcy złożonych w PKO na książeczce pięcioprocentowej. Myślę, że technik nie potrzebował mordować Marii Visconti. Z niechęcią musiałem przyznać, że w istocie rzeczy najbardziej podejrzanym pozostał redaktor Majewski. Byłem prawie pewny, że będę musiał wypuścić z aresztu Fina, uwolnienie Zawadzkiego to prosty obowiązek, z którego wypełnieniem nie wolno zwlekać. A czy prokurator zechce zatrzymać technika z powodu handlu szwedzkimi koronami, to już nie moja sprawa. Redaktor Majewski Z jakąś niechęcią myślałem o tym, że krąg poszlak go coraz ciaśniej, jak pętla konopnej liny. Wstrząsnęła mną od razu, poczułem litość. Jeśli nawet zabił Marię, zrobił to nie dla owych nędznych koron. Gniew tryskający z zazdrości jak ze źródła to bardziej odpowiadało memu wyobrażeniu o charakterze Majewskiego. A więc w gniewie, nie z premedytacją. I chyba tak właśnie być musiało, skoro Maria Visconti zginęła, rzucona na podłogę. Było w tym coś odrażającego. Ta śmierć miała jakby na celu poniżenie ofiary, i równocześnie obnażała straszliwą pustkę w sercu i mózgu człowieka, który w tym momencie stracił prawo do tej nazwy, a jednak był nim, żył wśród nas. Dlaczego musiałem się z nim zetknąć? Moje długoletnie doświadczenie nauczyło mnie, że niewiele wiemy o drugim człowieku, dopóki nie stanie on wobec spraw najważniejszych w obliczu bólu, zagrożenia lub zgonu. A naprawdę wszystko wychodzi z niego na wierzch, gdy zetknie się twarzą w twarz ze śmiercią drugiego człowieka. Sięga zaś własnego dna, gdy tę śmierć zadaje. Ci wszyscy ludzie stanowili ogniwo łańcucha, którym przekuje morderce do trumny ofiary. Ale brakowało w nim jednego, o nieznanej, wytrzymałości ogniwa dziewczyny. Teraz, gdy struktura sprawy wydawała mi się dostatecznie przejrzysta, zbudowana z wystarczająco dokładnie pasujących do siebie elementów, postanowiłem skupić całą uwagę na odnalezieniu tego ostatniego śladu. Porozumiałem się jeszcze raz z szefową obyczajówki. Poprosiłem o bardziej intensywną penetrację znanych miejsc spotkań, kawiarni i restauracji. Fotolaboratorium już wcześniej dostarczyło dostateczną ilość fotografii i rysunku, odtwarzającego wygląd poszukiwanej dziewczyny na podstawie zeznań uczestników przyjęcia, zwłaszcza zaś opisu majewskiego. Nie robimy nic innego, mruknęła, ale zaraz uśmiechnęła się. Ta dziewczyna to jakaś uciekinierka z dobrego domu? Nie. Jest zaplątana w morderstwo. Wszystko jasne. Jeśli tylko znajduje się w Warszawie, będziesz ją miał. Nie przechwalasz się? Chyba, że gdzieś się zemelinowała, ale kiedy koleżanki dowiedzą się, że chodzi o mokrą robotę, nie będą jej dłużej trzymać. No to powodzenia. Cześć, zasalutowała prawidłowo, energicznie, jak mężczyzna. Zawsze mnie to trochę krępowało kobieta w mundurze. Ale ta była na swoim miejscu, a mundur pasował do niej jak najlepiej skrojona sukienka. Wróciłem do swego gabinetu zamyślony. Coś mnie dręczyło. Właściwie nic nie pozwalało wykluczyć możliwości, że owa dziewczyna, którą Majewski podłapał w halu Continentalu, to uczestniczka zbrodni, więcej mogła współdziałać z Majewskim aktywnie. A jeśli prawdą jest... Że Maria Visconti miała jasnobrązowy neseser z monogramem, zapewne zabrali go dla upozorowania rabunku, podobnie jak owe spodnie. Spodnie? Zastanowiłem się. Komu potrzebne są takie spodnie? Nic więcej nie zginęło z mieszkania, ani pierścionki, ani pieniądze, tylko te dwa przedmioty walizka i spodnie. Ufno sensowny zestaw pusta walizka i część garderoby zdawał się świadczyć o irracjonalnym podłożu kradzieży. Wyobraziłem sobie, że Majewski kazał tak postąpić dziewczynie, aby zagmatwać sprawę, zmylić nas i wprowadzić na fałszywy ślad. Zatem on właśnie wie, co stało się z dziewczyną. A może postarał się zatrzeć i ten ślad? Chwyciłem za telefon i przywołałem do siebie porucznika Morzejkę. Słucham, trzasnął obcasami. Zawsze udawał służbiste, mimo iż znaliśmy się wiele lat i przyjaźnili. Pamiętasz, dałem ci polecenie, aby każdą dziewczynę, która zginęła w wypadku, albo w jakiś inny sposób sprawdzać, czy to nie ta, której szukamy? Tak jest. I co? I nic. Zawsze to był ktoś inny. Jak sprawdzasz? Były trzy wypadki. Raz wpadły pod samochód dwie dziewuszki z przedszkola. Raz znaleźliśmy samobójczynię. O wiele starsza. Ale fotografie pokazałem do rozpoznania tej dziennikarce z telewizji i polecenia nie odwołuję. Działaj dalej. Jasne. Morzejko uśmiechnął się. Nie martw się, stary. Trochę kłopotów. Ale oliwa zawsze na wierzch wypływa. Jaka oliwa? Zdziwiłem się. No wiesz, tak się mówiło, kiedy byłem dzieckiem, zmieszał się. Czy mogę odejść? Spłyń. Oliwa. Też porównanie. Znałem je także, ale zaskoczony, nie od razu uświadomiłem sobie, że porucznik powtarza przysłowie: Kiedy byliśmy dziećmi. Dziewczyna wyglądała jak dziecko, myśl ta przebiegła sama. Dlaczego więc nikt nie wszczął poszukiwań, nikt nie zgłosił jej zaginięcia? Albo ucieczki? Zatelefonowałem do dyżurnego oficera komendy. Tak jest, słucham: Sprawdzić, czy w ostatnich dwóch tygodniach nikt nie zgłosił. Że uciekła z domu, albo zaginęła dziewczyna lat mniej więcej osiemnastu, dziewiętnastu, blondynka, drobnej budowy. Sprawdzę. A gdyby nie było zgłoszenia, daj meldunek do komend dzielnicowych, czy ten opis nie pasuje do kogoś, z kim mieli już kłopoty tego rodzaju. Zgoda. Oto zgłoszenie zapytaj także komendy wojewódzkie. Zgodę załatwisz. Załatwiej odparłem pewny, że stary nie będzie stawiał przeszkód usiadłem, aby odetchnąć, gdyby zbrodni dokonała ona ta dziewczyna wówczas z całą pewnością niewinny jest tery oraz zawacki ona też może w sposób ostateczny wyjaśnić, czy majewski był mordercą ona także może uwolnić go od wszelkich podejrzeń, ale tylko pod jednym warunkiem odrzuciłem tę możliwość, to znaczy zanotowałem ją jako mało realną hipotezę wstrząsnął mną dreszcz, jeśli nie majewski byłaby to zbrodnia bez najmniejszego sensu kurczak chuchro przypomniałem sobie, co mówiono na jej temat i wzruszyłem ramionami współudział aktywne uczestnictwo zgoda, ale nic innego po prostu ona nie miałaby w tym żadnego interesu. Nie mówiąc już o braku sił fizycznych, a interes i siły miał Majewski. I motyw silniejszy niż wartość owych głupich koron miłość, która została odrzucona, zazdrość wiecznie podsycana trybem życia Marii, narastająca chęci zemsty. W ten sposób można to było wytłumaczyć i tego się trzymałem. Część czwarta. Rozdział pierwszy Nareszcie ją miałem. Piątego dnia od zamordowania Maryi Wiskońki patrol milicyjny około godziny osiemnastej chciał zatrzymać dziewczynę, która wychodziła z herbaciarni pod samowarem. Zaczęła biec. Schwytano ją w pasażu na zapleczu domów towarowych. Doprowadzona siłą do sekretariatu dyrekcji, usiłowała wytłumaczyć swe zachowanie tym, że zlękła się milicjantów. Tłumaczenie było naiwne. Dziewczyna nosiła imię Danuta. Długo kręciła, nim wydostałem z niej, kim była i gdzie mieszkała. Nie miała żadnych papierów, więc mogła kłamać. Kazałem natychmiast sprawdzić, czy jej zeznania są prawdziwe. Tak. Była najstarszą córką zaopatrzeniowca wielkich zakładów, M. nie uczyła się i nie pracowała. Miała dziewiętnaście lat. Choć wyglądała na młodszą. Już dwukrotnie uciekała z domu, ale zawsze wracała po dwóch, trzech dniach. Dlaczego uciekałaś? Zapytałem. Danuta wyglądała na dziewczynę nieśmiałą, miała drobną budowę ciała, długie, proste i włosy. Kurczak, chuchro. Ta dziewczyna budziła sympatię. Jej matowy, ciepły głos skłaniał do zaufania. Gdybym nie wiedział, kim jest pan wie, odparła No, w domu było nudno. W jakiej szkole się uczysz? Teraz czy przedtem? zapytała Nie zrozumiałem. O co ci chodzi? Bo teraz to nigdzie a przedtem w zasadniczej elektrycznej ale tam nie chciałam, bo nie lubię matmy i fizyki. Zresztą to było dawno. Przyjrzałem się Danucie. Miała na sobie czarne, błyszczące, poszerzane spodnie i taką samą kamizelkę z zagranicznej dzianiny. Były to spodnie Mary i Visconti, te same, których zniknięcia nie umieliśmy sobie wytłumaczyć. Powiem jasno, to ja nie rozumiałem, komu one mogły być potrzebne. A teraz widziałem to na własne oczy. Dziewczyna o delikatnych dłoniach była tego samego wzrostu co Maria, różniły się kolorem włosów, oczu. Oczy miała jakby wyblakłe, puste, oddalone. Ożywiały się dopiero wówczas, gdy dostrzegała, że uważnie oglądam rysy jej twarzy, postać. Nie rozumiała, że patrzy na nią jak na człowieka, który budzi we mnie lęk swym nadmiernym doświadczeniem. Rodziła się we mnie obawa. Że nigdy już nie będę mógł spojrzeć na żadną dziewczynę bez podejrzenia, iż wie ona o życiu więcej ode mnie, a grzeczny uśmiech i delikatna postać jest tylko kamuflażem. Otrząsnąłem się. Spodnie Maryi Visconti. Na razie postanowiłem Danucie nic o nich nie wspominać. Zastanawiałem się tylko, czy domyśla się, dlaczego jej poszukiwaliśmy. I raz jeszcze to pytanie: Czy zdjęła spodnie z martwej już właścicielki? Czy otrzymała je od niej jeszcze żywej? Jeśli to podarunek, dlaczego miałaby wobec tego brać udział w morderstwie? Za pieniądze? Jaką sumą Majewski zdołałby ją przekupić? I dlaczego miałaby z nim współpracować? Właśnie, co skłoniło Danutę do współpracy z Majewskim. Dlaczego nie bal się, że go zdradzi? Mimo tych pytań zaczynałem pojmować, że on po prostu był niewinny. Winna mogła być tylko jedna osoba. Masz pieniądze? Zapytałem. Nie mam. Kiedy jadłaś ostatni raz, nie czekając na odpowiedź, poprosiłem sierżanta, aby przyniósł herbatę i kanapki z bufetu. A gdzie spałaś? Dzisiaj nic nie jadłam odparła. Spałam, gdzie się dało. Kanapki połknęła niemal bez gryzienia, herbatę piła małymi łeczkami, parząc sobie wargi. Dziękuję panu, powiedziała po chwili To ojciec przyjedzie po mnie, czy matka? A ty, jakbyś wolała Nie wyprowadzałem jej z błędu, niech myśli, że szukaliśmy jej z powodu ucieczki z domu. Mnie tam wszystko jedno odparła beznamiętnie. I tak będę robiła, co mi się podoba. Nie lubisz pracować? Nie, to nie dla mnie. Latasz z chłopakami? Zadałem to pytanie, chociaż powinienem spytać o coś o wiele gorszego nie umiałem przełamać wewnętrznego oporu. Czemu nie? Jestem ładna no nie wyprostowała się na krześle patrzyła z tryumfem na mnie na protokolanta. Była śmieszna, pusta, głupia. Za pieniądze? A co to grzech, jak ktoś postawi wino? Ile brałaś? Zdenerwowałem się. Pięćdziesiąt złotych, sto. Milczała. Zacięła się. Postanowiła nie odpowiadać. Jeśli tak, to trudno. Mam tu zeznanie jednego pana że umówił się z tobą na noc i miał zapłacić dwieście złotych ja tych pieniędzy nie wzięłam zawołała potem zamilkła zrozumiała, że dala się podejść, ale nie rozumiała skąd o tym wiemy i czy rzeczywiście chodzi o majewskiego nie wymieniła jego nazwiska nie pamiętała go zapewne, ale o nim myślała gdy powiedziała ten pan czy inny. Jeśli był grzeczny i spokojny, to mogłam z nim pójść na kolację. Inne idą spać i też dobrze zachichotała. On cię spotkał w kontynentalu, rzuciłem jakby od niechcenia. Zawsze tam urzędujesz, w kontynentalu? Jej twarz stężała, straciła wszelki urok. Nigdy tam nie byłam. Czego pan chce ode mnie? Pomyślałem sobie, że dziewczę powinno przemyśleć tę sprawę. Ostatecznie, gdy już udało się nam Danutę odnaleźć, mogę ją przesłuchać po jakimś czasie. Brakujące ogniwo łańcuszka mam, pytanie polega tylko na tym, czy czyje ręce skuje nim jak stalową bramisoletką Rozdział drugi. To, że Danuta znalazła się w areszcie, nie było rzeczą przypadku. Puszczona w ruch machina działała równocześnie z moimi przesłuchaniami osób, z którymi po raz ostatni w życiu przebywała Maria Visconti. Czwartego dnia śledztwa zatrzymano na bazarze Różyckiego znanego w tej dzielnicy Antoniego Pitera z neseserem z jasnobrązowej skóry, noszącym wyraźny ślad po oderwanym monogramie. Walizka zawierała nieco zagranicznej bilizny damskiej, sweterek, granatową bluzkę elastyczną. Zapytany. Skąd ma te przedmioty i co z nimi tutaj robi, bez specjalnych wykrętów przyznał, iż pragnie je sprzedać. A otrzymał je wraz z poleceniem spieniężenia z od jednej takiej, która spala u niego trzy noce, a teraz wyszła. Dokąd, nie wiedział. Nie znali jej nazwiska, nie potrafił opisać wyglądu. Taka tam, Czarniawa mówił odpowiadając na moje pytanie. Siedział w pozie nieco niedbałej. Jakby dając mi do zrozumienia, że sprawa jest czysta jak łza, a ja się tylko niepotrzebnie czepiam niewinnego człowieka. Niewinny człowiek miał już dwa wyroki za kradzież. Paserstwa jednak dotąd mu nie udowodniono. Gdzie ją spotkałeś? W pasażu, rano. Nic ci nie podpadło? A co? Zaniepokoił się. Może małoletnia? Nie. Na twarzy nie pisało. Powiedziała, że przyjechała do stolicy pracować, a na razie nie ma gdzie spać. To jej pomogłem. A te fanty? Wskazałem na neseser. Jak to było? Jej sprawa. Nie miała pieniędzy, to mnie grzecznie poprosiła. Nie podpadło ci, że sama nie chciała tego zrobić? A bo co? Zapytał bezczelnie. Jak kobieta prosi mężczyznę. Słuchaj uważnie powiedziałem ostro. To są fanty z mokrej roboty. Bujda. Przekonasz się, jak posiedzisz. Za paserstwo, a może i za współudział. Kto tam wie, do czego jesteś zdolny? Nic nie wiem. Co robiłeś w nocy? Tu podałem datę morderstwa pomiędzy drugą a w pół do ósmej rano. Ja nic nie wiem. Dopiero teraz zaczęło do niego docierać, że nie żartuje. Odpowiadaj. Ona się nazywa Danuta. To taka blondyna, chuda i nieduża. A mówiłeś, że czarniawa. Już kręcisz. Gdzie ją znajdziemy? Poszła pod samowar. Nie kłamiesz? Pan się przekona. Wydałem odpowiednie rozkazy. Ja nie wiedziałem, że to fantyzm mokrej roboty powiedział tym razem spokojnie, nawet z pewną pokorą. Ona mnie tak wykołowała. Pomogłeś jej? Paserstwo jest paserstwem. Kiedy ja nic nie wiedziałem. Dobra, to już inni wyjaśnią. Zabrać go zostałem sam. Czytałem raz jeszcze notatki z tej rozmowy. Więc Danuta wzięła nie tylko spodnie, kamizelkę i neseser, ale także trochę innych rzeczy. Nie wiedzieliśmy o tym, bo nie kradła nahalnie, wyniosła tylko tyle, aby brak tych rzeczy nie rzucił się w oczy. No tak, lecz jak wyjaśnić w takim razie sprawę ubioru zdartego z zamordowanej? Ale czy taka młoda dziewczyna zdobyłaby się na rozebranie trupa? Dlaczego, na przykład, nie zdjęła z ręki Mary i pierścionka? Może dlatego, że wyszła z jej mieszkania, gdy kobieta jeszcze żyła? Opiekun Danuty powiedział prawdę. Złapano dziewczynę, jak już mówiłem, na zapleczu domów towarowych centrum. Rozdział trzeci. Skonfrontowałem Danutę z redaktorem Majewskim. Siedziała nieco z boku, wolne krzesło przed moim biurkiem przeznaczyłem dla mężczyzny. Gdy wprowadzono Majewskiego, rozejrzał się po pokoju, a zobaczywszy dziewczynę, aż przystanął z wrażenia. Udawałem, że nic nie zauważyłem. Czy poznaje pan tę obywatelkę? Rzuciłem pytanie, gdy usiadł przede mną, a protokolant przygotował się do pracy. Tak. Poznaje. Czy to jest ta sama dziewczyna, którą zaprosił pan do towarzystwa w halu Kontynentalu owej nocy, kiedy zamordowano Marię Visconti? Tak. Maria mnie ignorowała. Chciałem w ten sposób zagrać jej na nerwach. Bez skutku zresztą. Na jakich warunkach zgodziła się panu towarzyszyć? Za dwieście złotych. On kłamie, krzyknęła dziewczyna. Ja i za burdasa nie poszłabym z takim brzuchatym. No powiedz, czy spałam z tobą? Co? Proszę nie odzywać się niepytana, zwróciłem jej uwagę z całą surowością. A pan niech nie przerywa zeznań. Istotnie nie spałem z tą panią, wyznał z trudem Majewski. Ona została w domu Marii, gdy wyszedłem. Miała tam przenocować. Było już tak późno. Czy to prawda? Zwróciłem się do Danuty. Nie poszłam z nim odparta. Kiedy widziała go pani po raz ostatni, zadałem to jedno. Najważniejsze pytanie udając, że nie przywiązuje do niego zbyt dużego znaczenia. Poszedł wściekły. Jak go odstawiłam, zaśmiała się. To już było na końcu. Najpierw zmył się do chaty taki tam technik, potem ta druga. Co to mieszkała o piętro wyżej, i inżynierek, a mój grubasek razem z nimi. Razem z nimi czy po nich? Powtórzyłem. No, prawie razem. Chyba nawet było ich jeszcze widać w drzwiach, jak on ubrał się i poszedł sobie. Namawiał mnie, żebym pojechała z nim jego Volvo. Chwalił się, że ma szwedzki wóz. Ale ja wiem, co są warci tacy starsi panowie jak on. A mnie chciało się spać. I zostałeście we dwie z gospodynią? We dwie? Powtórzyła. Popatrzyła na mnie spłoszonym wzrokiem i opuściła powieki. Nie, ta pani była okropnie pijana. To sobie poszłam. Czy nikt przed pani odejściem nie pukał do drzwi nie odwiedził was w tym czasie? Nie, zastanowiła się. To znaczy, pukał ktoś. Ale nie otwierałyśmy. Ta pani położyła się na tapczanie, a ja zaczekałam, aż ten ktoś odejdzie. Potem wyszłam. Nocowałam na dworcu głównym. A kiedy spotkała się pani z Antonim Pitera, zapytałem Na drugi dzień rano czy wcześniej? Z jakim Pitera? Nie znam żadnego takiego. Zaperzyła się. To jest ten, u którego pani spała. Ach, ten. To potem. Taki tam drań. Widziałam go pierwszy raz w życiu. Przerwałem indagację i zwróciłem się do Majewskiego. Czy w tej sytuacji pragnie pan coś jeszcze dodać do swych zeznań? Nie, panie kapitanie. Jest pan wolny. Doprawdy? Ucieszył się. Prawie Ostateczne słowo należy nie do mnie, ale to już chyba nie potrwa, zbyt długo uśmiechnąłem się. Dziękuję panu. Kiedy opuścił nas, poprosiłem Danutę, aby przesiadła się na krzesło stojące naprzeciw mojego biurka. Uczyniła to bez oporu, założyła nogę na nogę z zamiarem kokietowania mnie, nie zdając sobie sprawy z tego, że jej chude, spiczaste kolana budzą coś w rodzaju współczucia. Zaczynałem wszystko rozumieć. Była ostatnim człowiekiem, który widział żywą Marię Visconti. Posiada jej zrabowane ubranie i dała swemu paserowi do sprzedania neseser z rzeczami skradzionymi z tamtego mieszkania. Są to przesłanki, z których wniosek był aż nazbyt oczywisty. Skąd ma pani spodnie i cały ten komplet? Wskazałem nieokreślonym ruchem dłoni jej odzienie. To to jest moje. Ale przedtem należało do Marii Visconti. Dała mi. Sama mi dala. Żałowała mnie, widziała, że jestem źle ubrana. Była pijana. Chciała mi pomóc. No i podarowała. A walizkę? Walizkę też Danuta rozumiała, że nie ma sensu tego ukrywać. Koncepcja jaką przyjęła była jej zdaniem nie do podważenia i sweterek i trochę bielizny dobrze a teraz proszę posłuchać uważnie przestałem do niej mówić per pani niech pan mówi tej nocy zamordowano Marię Visconti ty ostatnia widziałaś ją żywą no to co zaśmiała się zresztą pan kłamie Ostatni to był ten, co ją zabił. Ty byłaś ostatnia. Rano zjawił się w tym mieszkaniu ktoś, kto znalazł ją już nieżywą. Pomiędzy odejściem redaktora Majewskiego a przyjściem tamtego stało się to wszystko. To nieprawda. Za zamordowanej odkryto drobiny skóry zdartej mordercy, kiedy się broniła. Danuta drognęła. Podniosła dłoni ku szyi, ale zatrzymała ją w pół drogi, dotykając serca. Zauważyłem, że ma na szyi zawiązaną apaszkę. A na pasku torebki, która leżała na podłodze, są odciski palców. Laboratorium już nad nimi pracuje. Ale ja wiem, czyje to są odciski? Twoje. Pan kłamie. To ty kłamiesz. Zdjęłaś z nieżywej jej ubiór, złapałaś neseser stojący w korytarzu, wyjęłaś z szafy trochę bielizny, aby mieć na zmianę. Nie wzięłaś jednak pierścionka. Może nie chciał zejść, co? A łamać palców nie miała siły. Pan mi tego nie udowodni. Pomyślałaś sobie, że to będzie wyglądało jak wyczyn półgłówka. Jakby zrobił to ktoś nienormalny. Albo może coś tam rzeczywiście nie klapuje pod twoim dachem, co? Wstała z krzesła oburzona, jakby chciała zrobić coś, zaprotestować, ale zaraz opadła bezślnie z powrotem. Opuściła głowę. Pan mi tego nie udowodni. To nieprawda. Pan to sobie wymyślił. Nigdy nie chciałam zabić tej pani. Jestem słaba. O! Niech pan popatrzy, wyciągnęła chudą rękę. Ja nic umiem podnieść, nic ciężkiego. Czy pan nie ulituje się nade mną? Znikła bez śladu cala jej buta, ten cfaniacki język. Siedziała przede mną znowu jak mała bezbronna dziewczynka, chuchro, kurczak, patrzący mi prosto w oczy z niemą prośbą o pomoc. Przyjrzałem się jej dokładnie. Wiedziałem, że kłamie. Danuta była ostatnią osobą, która pozostała z Marią. Nikt więcej po niej nie przyszedł. To właśnie ona musiała być morderczynią. Tylko dlaczego to zrobiła? Z jakiej przyczyny? Dla jakich korzyści? Nie rozumiałem nic, prócz tego, że po raz pierwszy w życiu zetknąłem się z kimś tak słabym, tak wzbudzającym współczucie i tak okrutnym, bezlitosnym, zbrodniczym. A zarazem bezsensownym w działaniu Bo wszystko to, co stało się owej nocy, musiało prędzej czy później wyjść na jaw Przecież musieliśmy zacząć jej szukać Musieliśmy odnaleźć skradzione modne spodnie Maryi i ten Nesesser Poszukiwania dziewczyny trwałyby aż do skutku Znaleźliśmy ją Los zbyt wielu osób zależał bowiem od tego, co mogła i co powinna nam wyjaśnić Musieliśmy ją mieć. A tymczasem dziewczyna po czterech dniach beztrosko pojawiła się na ulicy. Nie zastanawiając się nad skutkami, nie uprzedzając o niczym swego opiekuna, kazała mu sprzedać ukradzione maryj rzeczy. I najważniejsze, paradowała po Warszawie w owych błyszczących, modnych, szerokich spodniach z zagranicznej dzianiny i w kamizeli do kompletu, nosząc na sobie dowód swego związku ze zbrodnią. Tylko to ją interesowało, czy się podoba. Nie myślała o nas, o tym, że będziemy jej szukać. Nie zastanawiała się, czy to, co zrobiła, jest złe, czy zasługuje na karę i potępienie. Nie bała się nosić ubrania zdjętego z zamordowanej przez siebie kobiety. Boże, czy po tym można jeszcze wierzyć w istnienie prawdziwych ludzi? Rozdział czwarty. Wizja lokalna uczyniła na Danucie pewne wrażenie, kiedy otworzyłem drzwi mieszkania Maryi Visconti. Zatrzymała się na moment, zbyt długi, aby mógł być przypadkowy. Nic nie mówiła, nie patrzyła na mnie, ale czułem to, wiedziałem, że się boi. Proszę pokazać, gdzie czekałaś na owe rzeczy i walizkę, którą ofiarowała ci Maryja Visconti? Udawałem, że przyjąłem jej wersję. No, proszę. Rozglądała się niepewnie po pokoju, wreszcie wskazała głęboki fotel pod stojącą lampą. Siedziałam, o tu. A gdzie stalny seser? Tam wyciągnęła palec w stronę korytarza. Proszę dokładniej. Za wieszakiem na rzeczy, w rogu. Dziękuję. Przeszedłem się kilka razy. Starannie wymijając miejsce, na którym musiała leżeć martwa gospodyni, obok Tapczanu. Dziewczyna wodziła za mną oczyma, dostrzegłem, że wzrokiem omija także tamten punkt. Proszę powiedzieć, stanąłem skąd pani Wisconti wyjęła bieliznę? Z szafy. A sweterek? Też z szafy. A na której półce leżała bielizna? Popatrzyła na mnie ze złością, nie była tak głupia, aby nie zorientować się, do czego zmierzam. Niech pan jej zapyta. To ona wyjmowała te rzeczy warknęła. Przez moment była znowu sobą, złym, bezwzględnym, chytrym zwierzątkiem, które się broni przed atakiem. Ty doskonale wiesz, że bielizna leży na drugiej i trzeciej półce, a sweterki na czwartej. Prawda? Milczała, spuściła oczy, spojrzała na tamto miejsce i prędko zwróciła wzrok w kąt pokoju. Ładne masz spodnie, rzuciłem od niechcenia. Prawda? Ucieszyła się, ale zaraz przecichła, zdając sobie sprawę z tego, gdzie się znajduje. Zawsze chciała śmieć takie, co? Milczała, nie patrzyła na mnie. Chciała śmieć wszystko. Co jest ładne i modne? Zaraz, bez czekania, prawda? Nie odzywała się. Zobaczyłem, że lekko pobladła, zacisnęła palce na kolanach. Inni całe lata pracują, uczą się, studiują, żeby coś osiągnąć, czegoś się dorobić, a ty chciałaś śmieć wszystko tak bez wysiłku? Sprzedawałaś siebie na godziny. A teraz sprzedałaś życie za te błyszczące spodnie. Podniosła oczy, puste, bez dna. Nie płakała. Prawdziwe łzy chyba już dawno, bardzo dawno wyschły w jej oczach. Chciałaś je mieć, co? Spytałem. Tak odparła szeptem Zawsze chciałam mieć takie spodnie. Kiedy to ci przyszło do głowy co? Że mogłabyś je sobie wziąć, kiedy zobaczyłam tę panią, ale ja nie chciałam jej zabić. Mów dalej. Kombinowałam, żeby dowiedzieć się, gdzie mieszka. Przecież poszliście do niej. Tak, ale przedtem tego nie wiedziałam. No i wtedy pomyślałam, że los sam chce mi dopomóc. Co dalej? Chciałam zostać razem z tą panią w domu. Była pijana, wiedziałam, że szybko zaśnie. A redaktor Majewski? Nie poszłam z nim. Dlatego mu odmówiłam. Przerwała na moment. Za dwieście złotych poszłabym z każdym, ale te spodnie były więcej warte, pan rozumie? To przeliczenie odjęło mimowe. Przez chwilę siedziałem bez ruchu. Ale nie musiałem zadawać jej pytań. Coś się w niej rozwiązało, nie umiała już zapanować nad potokiem słów. Gadała bez przerwy, szybko, jakby chciała zrzucić z siebie cały ciężar tych zdarzeń. Czekałam, aż ta pani pójdzie spać. Dopiero wtedy chciałam zabrać te spodnie. Ja już je w myślach nosiłam na sobie. Widziałam, że były w sam raz jak szyte na mnie. Zadawałabym szyku. Wszyscy oglądaliby się na ulicy. Żadna z dziewczyn nie miała takich. Były mi potrzebne, żebym mogła stać się kimś innym, żeby wpuszczali mnie do lepszych lokali. Nikt nie miałby prawa mnie wyrzucać ani zaczepiać. Ja musiałam mieć te spodnie. Teraz ja milczałem. Czekałem na dalszy ciąg. Ja widziałam tylko, jak błyszczy ta dzianina. Na nic innego nie patrzyłam. Nie mogłam się doczekać, kiedy gospodyni pójdzie spać. A ona, ta pani siedziała na tapczanie i kiwała się na boki. Mamrotała coś do siebie nie po polsku. A potem wstała, wzięła torebkę z wieszaka i chciała wyjść. Moje spodnie chciały wyjść. Dokąd pragnęła pójść Maria Visconti? Nie wiem. Powiedziała, że na góry czy coś w tym rodzaju. Słyszałaś pewnie imię ryk? Nie wiem, może tak. Nie mogłam pozwolić, żeby wyszła. Zatrzymała swą opowieść. Teraz nadchodziło najtrudniejsze. Otarłem dłonią czoło. Było mokre. Danuta mówiła swoje, jakby wyzwolona. Nie myślała o tym, co ją czeka. Ja nie jestem silna, ale wypiłam trochę wódki. I byłam zła, że mój plan się nie uda. Złapałam za torebkę, była na takim długim pasku, przewieszona przez ramię. No więc złapałam za pasek i pociągnęłam. Maria Visconti upadła, dopowiedziałem. Tak. Gdzie? W korytarzu. Nie miała siły wstać, leżała nieruchomo. Mów dalej. Złapałam ją za włosy i parę razy uderzyłam jej głową o podłogę. Żyła? Przeciągnęłam ją do pokoju, położyłam koło tapczanu, żeby trochę odpoczęła. Ale wtedy pomyślałam, że muszę się jak najprędzej zmyć, bo jak się jednak obudzi, to wszystkim rozpowie o tym, co zrobiłam, bo przecież mnie pamiętała. No i dlatego na wszelki wypadek stuknęłam jej głową jeszcze o podłogę. Ale tylko raz. Dziewczyna opowiadała o swej zbrodni w sposób beznamiętny, tak jak wspomina się rozmowę z koleżanką albo opisuje oglądany wczoraj film. Nawet dla mnie, który niejedno już widziałem i słyszałem, życie za spodnie z błyszczącej dzianiny to była cena, nie mieszcząca się w żadnej znanej mi dotąd taryfie przestępstw. Morderstwo nie opłacało się, nie miało sensu. Było absurdem. Wyobrażałem sobie tę dziewczynę, biegnącą za uciekającymi jej, wymarzonymi, modnymi spodniami, szczupła, zwinna jak fretka, która drobnymi, białymi ząbkami zadaje śmierć. Ale śmierć zadana przez zwierzę jest czymś całkowicie odmiennym od śmierci, sprowadzonej na niewinnego człowieka ludzką ręką. A pierścionek? Dlaczego go nie zdjęłaś? Nie chciał zejść. Miała opuchnięte palce odparła tak, jakby mówiła o zeszłorocznym śniegu. Było coś chorobliwie płytkiego w sposobie myślenia tej dziewczyny. Było też pod tym płytkim dnem coś przerażająco brząskiego, brudnego, czarnego. Ile czasu minie, zanim znów będę mógł myśleć bez zgrozy o szczupłych dziewczętach, jakich wiele spotykam co dzień na ulicach mojego miasta. Dlaczego to zrobiłaś? Zapytałem, mimo iż wszystko już wiedziałem. Po prostu nic potrafiłem pogodzić się z tym, że dziewczyna była tak kompletnie pozbawiona poczucia hierarchii i wartości. Dla niej przedmiot, rzecz i życie ludzkie miały tę samą wagę, a życie nawet mniejszą, jak się okazało. Co pan chce? Popatrzyła na mnie. Ja już wszystko powiedziałam. Mam to powtórzyć jeszcze raz. Nie przerwałem. Nie trzeba. Powtórzysz to już sądowi. Rozdział piąty. Ty zabraniałeś, czy jak? Wołał szef. To już sprawa międzynarodowa, a ty mi ze spodniami. Przyznała się, przypomniałem. No i cóż z tego? Gdzie dowody? Z otwartej teczki wyjąłem protokół laboratorium. Podałem staremu. skórek, który pozostał pod paznokciami denatki, pochodził z zadrapań, jakie danuta miała na szyi. Ofiara broniła się przed śmiercią. No, jasne. A co masz jeszcze? Wyjąłem drugi arkusz. Odciski palców na pasku torebki i na pierścionku denatki są identyczne z odciskami tej dziewczyny. I co jeszcze? Początkowo wszystko wskazywało na to, że głównym motywem morderstwa jest zazdrość. Najbardziej podejrzany wydawał się fiński student Eryk. To wiem. Umiem czytać nawet Twoje notatki. Był w mieszkaniu denatki, podniósł ją z podłogi, ale uciekł nie zawiadamiając nikogo o zbrodni. Bal się. Jasne. Każdy by się bal bo najtrudniej udowodnić, że się nic nie zrobiło, mój zloty. Wal dalej. Dalej zastosowałem metodę eliminacji. Jeśli nie brać pod uwagę roli Eryka, co się zresztą później wyjaśniło, tylko Danuta okazała się osobą, która ostatnia była w mieszkaniu Marii Wisconki za jej życia i pierwsza po jej śmierci. Jednym słowem, to ona dokonała zbrodni. A skradzione rzeczy? Tego nie liczysz, synu? To także dowód. Liczę. No to licz. Na awans. Albo przynajmniej na pochwałę. Dziękuję. Za moich czasów rozmarzył się stary za moich młodych lat w takiej chwili żołnierz, to znaczy milicjant, podrywał się na baczność i wołał ku chwale Ojczyzny, obywatelu pułkowniku. Ku chwale Ojczyzny, obywatelu, pułkowniku, przyjąłem postawę na baczność. Spokojnie, kapitanie, jeszcze nie ma do czego na baczność stawać i meldować. Zobaczy się, wiesz, władza sprawiedliwa, ale nierychliwa. Dziękuję za pamięć. Czy mogę się odmeldować? Jasne, czołem. Rozdział szósty. Na ogół, gdy zamykałem śledztwo w jakiejś sprawie, kiedy gotowe akta przekazywałem prokuraturze, czułem się tak, jakbym odwalił kawał trudnej, ale dobrej roboty. Mimo iż nikomu o tym nie mówiłem, bywałem zwyczajnie, po ludzku zadowolony. W końcu kładłem przecież kres jakiemuś przestępstwu, przerywałem pasmo dalszych nieszczęść. W sposób mało dla innych widoczny budowałem razem ze swymi współpracownikami, z milicjantami w mym mieście, w moim kraju sieć ochronną, przez którą nie powinien przedostać się niebezpieczny zbrodniarz i która powinna zatrzymać amatorów cudzej własności, awanturników, wszystkich, co nic szanują prawa, chcieliby wkraczać w życie innych ludzi, w życie społeczeństwa, burząc je i niszcząc. Zawsze dotąd przeciwnikami bywali ludzie, których siła, Przemyślność nawet zatwardziałość w postępowaniu czyniła z nich wrogów, jakich pokonanie dawało powód do dumy. W moim zawodzie to też się liczy. Czasami największą radością była sama pogoń za sprawcą zbrodni, nie ta fizyczna, lecz po prostu podobna do pogoni analiza śladów jakie zbierane skrzętnie przez cały nasz aparat, badane w laboratoriach, dyskutowane przez ekspertów stawały się przesłankami schodek po schodku prowadzący mi wzwyż do celu ale liczyła się także własna myśl intuicja inicjatywa to kto kogo wyprzedzi miało niezwykle ważne znaczenie od tego zależy nie tylko czy prawo zawsze znaczy prawo a sprawiedliwość sprawiedliwość lecz jakże często także życie człowieka które w tym wyścigu udało się ocalić ale ten właśnie to makt zamykałem z uczuciem pustki i lęku tylko kilka razy w życiu udanym mi było zetknąć się ze zbrodnią, której sprawca nosił w sobie znamiona psychicznej choroby. Jeszcze rzadziej miałem do czynienia z ludźmi całkowicie przez wychowanie i poziom umysłu pozbawionymi rozeznania między dobrem a złem. Lecz nigdy dotąd nic była to ładna, młoda kobieta, której wygląd zdawał się zaprzeczać wszystkiemu, co zaszło, jej okrutnej roli. Gdybym nie wiedział, nie był pewny przygryzłem wargi zamknąłem z trzaskiem tekę, jak w wieko trumny pomyślałem, wstałem z za biurka, podszedłem do okna. Za szybami zobaczyłem warszawską ulicę zatłoczoną, jasną, pełną hałasu pędzących hałut, zgrzytających tramwajów. Otworzyłem okno na oścież, żeby wpadł tutaj ów gwar, aby ogarnął mnie, przeniknął. Połączył z tymi, którzy tam w dole śpieszyli do swoich spraw najważniejszych na świecie. Koniec czytał Jacek